Raz, dwa, dzień dobry, jesteśmy. To chyba zaczynamy powolutku, bo już są z nami ludzie. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo przywitać na wspólnej debacie Komitetu Obrony Demokracji i Akcji Demokracji, która będzie o przyszłości regionu, o przyszłości Podkarpacia. Bardzo mi miło gościć w Przemyślu. Ja się nazywam Bogumił Kolmasiak, jestem z Warszawy, jestem wiceprezesem Fundacji Akcja Demokracja i my skupiamy się na działaniach profrekwencyjnych w tej kampanii, a częścią działań profrekwencyjnych, tak witam też aktywistki i aktywistów zgromadzone na sali, częścią działań profrekwencyjnych jest również rozmawianie z kandydatkami, z kandydatami, z ludźmi, którzy zdecydowali się wystartować i przedstawić mieszkankom, mieszkańcom swoje propozycje. Może najpierw dam takie jedną informację, która może być dla Państwa ważna. Ja z Podkarpacia nie jestem i ja z Przemyśla nie jestem. Natomiast przyjeżdżałem tutaj w dzieciństwie, rok, gdzieś tak do 14 roku życia, więc znam i bardzo lubię ten region. Uważam, że jest to jedno z piękniejszych miejsc w Polsce i bardzo cieszę się, że jestem tutaj znowu dzięki temu zaproszeniu właśnie do poprowadzenia tej debaty. Tematem debaty jest przyszłość regionu oczywiście, ale też poruszymy pewnie kilka gorących politycznie tematów, które mogą interesować wyborców i wyborczynie. I może jeszcze powiem, że taką tradycją naszych debat, tych, które organizowała Akcja Demokracja, z reguły wspólnie z KOD-em, czasem na przykład z Teatrem Powszechnym, jest to, że udało nam się porozmawiać merytorycznie i udało nam się wypracować dialog, bo rzeczywiście spotykając się w gronie demokratów, demokratek, wiemy, że jest to jakby taki zestaw osób, które przychodzą, które w przyszłości najprawdopodobniej będą musiały współpracować i będą musiały się dogadać, więc oczywiście kampania się rządzi swoimi prawami i celem jej jest również konkurencja, również na tle pozostałych kandydatów, pokazanie się, że ma lepszy program, lepszą wizję, ale tak jak zawsze udawało nam się zbudować też, pokazać te punkty wspólne, to wierzę, że tym razem też się tak uda. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych gości i gościnie. Jest z nami Wiktoria Aleksandra Barańska, tłumaczka z Sanoka i z Lewicy, reprezentująca Komitet Lewicy. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. O, działa wszystko, super. To ja tylko powiem moją małą refleksję. Jak mówiłeś, że często przyjeżdżałeś do Przemyśla, no to ja jako dziecko nie miałam za bardzo okazji przyjechać do Przemyśla, bo transport Sanok-Przemyśl nie istnieje i w tej chwili mamy autobus raz w tygodniu. Wcześniej bywało lepiej, ale akurat ja pierwszy raz w Przemyślu byłam na wycieczce szkolnej w liceum, jak nam podstawili autokar, bo tak to nie było jak i czym. I to jest jeden z głównych tematów, o którym ja dość dużo mówię w kampanii, bo uważam, że zasługujemy na te autobusy i pociągi i na tę wycieczkę z Sanoka do Przemyśla, kiedy mamy na nią ochotę. Tak, ja myślę, że to, jak wygląda wykluczenie transportowe, to jest jak najbardziej jeden z najważniejszych tematów, o których tutaj będziemy rozmawiać. Ja tylko powiem, że miejsce, gdzie chciałem jechać odwiedzić rodzinę, właśnie tam jeździłem na wakacje, nie ma połączenia autobusowego z Przemyślem oczywiście i z żadnym innym dużym miastem na Podkarpaciu również. Drugim gościem naszej debaty jest pan Marcin Piotrowski, społecznik, socjolog, twórca folkowiska, który reprezentuje Komitet Koalicja Obywatelska, koalicję różnych partii, nie tylko Platformy, jak się niektórzy myślą, ale również Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej.
i ludzi bezpartyjnych, takich jak ja, więc ja dołączając się do tego, ja jestem ze wsi i wyobraź sobie, ode mnie nawet nie ma autobusu do sąsiedniej wsi, więc to wykluczenie komunikacyjne jest bardzo duże i mam nadzieję, że o tym też uda nam się porozmawiać. Wspaniale, że jesteśmy. Już teraz zaczynamy dialog i rozmowę. I chciałem również przywitać panią Magdalenę Ludwiczak, ekolożkę, nauczycielkę reprezentującą komitet Trzecia Droga, a w tym komitecie partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Obawiam się, że ta debata może być bardzo nudna, ponieważ wszyscy będziemy mówić o wykluczeniu transportowym. To również jest jakby mój konik, też również pochodzę ze wsi i powiem szczerze, że jeżdżą u nas dwa autobusy, które jeżdżą w tym samym czasie, bez żadnej przerwy. Także u nas dostać się gdziekolwiek trzeba niestety mieć samochód. Tak, to dziękuję. Zaczęliśmy od tej smutnej refleksji, ale też jak rozumiem, że refleksji z nadzieją, bo mamy szansę na poprawę, na zmianę tej sytuacji po wyborach. Ale może ja zapytam na początku tak bardzo prowokacyjnie, bo no właśnie, skoro jest tak źle i ludzie są skazani na samochód, a wiele osób, na przykład osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, siłą rzeczy samochodem się poruszać nie mogą. Też wiele osób po prostu na samochód nie stać. Dlaczego cały czas partia, która dzisiaj rządzi, Prawo i Sprawiedliwość, jest tak silna na Podkarpaciu? Dlaczego waszym zdaniem Podkarpacie jest postrzegane jako bastion PiS-u i opozycji tak trudno jest tutaj dotrzeć do nowych wyborców? Poprosiłbym tak po kolei, może po minucie. Może od ciebie zacznijmy. Ale potem będziemy się zamieniać, dobrze, dobra? Super. Żeby było sprawiedliwie. Moim zdaniem i myślę, że jako w sumie wszystkie osoby dość młode możemy jak najbardziej o tym mówić, bo to nie jest nasze zaniedbanie, tylko trochę zaniedbanie poprzednich roczników i poprzednich lat. Myślę, że to jest w dużej mierze kwestia tego, że bardzo długo było tak, że na Podkarpaciu nigdy nikt nie przyjeżdżał. I ja pamiętam ze swojego okresu takiego licealnego czy wcześniej, jak w pewnym momencie ci politycy PiS-u zaczęli się pojawiać, to było takie wow, w końcu ktoś przyjechał, ktoś się zainteresował, dla kogoś ten Sanok czy nawet jakieś okoliczne mniejsze miejscowości, to nie było nagle za daleko, tylko można było przyjechać i pogadać z ludźmi. I myślę, że to trochę było o tym, że ludzie po prostu nagle poczuli się zauważeni. I teraz myślę, że dla opozycji bardzo dużo pracy przed nami, którą myślę, że jako osoby tu obecne, kandydaci, kandydatki staramy się wykonywać, żeby po prostu być ludźmi i żeby nie było tak, że jakaś miejscowość jest za daleko, że to koniec świata, że trudno dojechać, tylko żeby po prostu też tam pojechać, też być z tymi ludźmi, też z nimi rozmawiać i pokazywać im, że są tak samo wartościowymi osobami jak mieszkańcy dużych miast. Moim zdaniem tego na szeroko pojętej opozycji przez wiele lat brakowało i teraz jest, myślę, że już wykonaliśmy, trochę odrobiliśmy tę lekcję i wykonujemy tę pracę. Ja na pewno staram się bardzo na tym skupiać w tej kampanii, żeby pojechać właściwie wszędzie i objeżdżać cały region, co ogólnie nie jest proste, bo ja nie mam samochodu. Także to mój taki coming out jako osoby nie samochodowej. Także tę kampanię robię trochę z pomocą innych osób, trochę transportem publicznym, trochę nawet autostopem czasami. Także bywa trudno i męcząco i psychicznie i fizycznie, bo dzisiaj też przyjechałam z milionem toreb, które leżą tam w kącie pociągiem z Rzeszowa, bo inaczej się nie da. Także bywa to skomplikowane, ale myślę, że warto. Myślę, że trzeba pokazywać ludziom, że też jesteśmy, bo jest tutaj bardzo wiele osób, które czeka na to, żeby się zainteresował nimi ktoś inny niż tylko ciągle PiS albo Konfederacja. Dzięki. Jeśli chodzi o tą krainę PiS-u,
To często nam jest zarzucane. W Warszawie, jak krzyczeliśmy Podkarpacie, Podkarpacie, o, to wy, pisiory, to co, pozmieniało wam się. No, przysięgam, to są cytaty od ludzi, którzy do nas podchodzili. A ja bym mówiłem, że no, droga pani, łatwo być opozycją w Poznaniu, w Warszawie czy w Krakowie, a stała pani sama na strajku kobiet w Lubaczowie? To jest odwaga i bycie w takim miejscu, myślenie inne, jest bardzo trudne. Chyba wszyscy, którzy tutaj siedzą, teraz kiwając głowami, wiedzą, o czym mówię. Trójką bycie w Poznaniu to jest mandat, tak, a u nas to jest olbrzymia praca i rozmawianie, bo partie niestety zamykają się, to nie tylko Facebook zamyka się w takich bańkach. Mówimy, że są bańki facebookowe, bo otaczamy się tylko swoimi przyjaciółmi. Niestety wiele partii zamyka się też w swoim otoczeniu, a nie my z koalicji, my nie pójdziemy, albo lewicy nie pójdziemy na wieś, bo wieś jest albo PSL-u, albo PiS-u. Nieprawda. Wszędzie żyją ludzie, którzy na różny sposób myślą. Byliśmy niedawno w Brzozowie. Mówi się bastion PiS-u. Wchodzisz, to po prostu jest jak świątynia naokoło wygląda. Kto był w Brzozowie ostatnio? Jak to wygląda na rynku? No, Brzozów, ale monokultura. Wydaje się, że monokultura partyjna, ale jak się wejdzie, porozmawia z tymi ludźmi. Wchodziliśmy do sklepów. Ja takiego strachu nie widziałem, nie słyszałem nigdzie indziej. Ludzie się po prostu boją, ale mają dość. Tylko nikt do nich nie przyjeżdża. Oni mówią, jesteście pierwszymi, którzy do nas przyszli. Nam się nikt nie pokazuje, więc jest odgórne takie poczucie osamotnienia i z tym musimy naprawdę bardzo powalczyć. Dzięki. To ja powiem, że my jeździmy już od maja, także myśmy w Brzozowie byli wielokrotnie. I spotykamy się też z ludźmi, więc nam też, ja też słyszałam, że jesteście pierwszymi, którzy do nas przyszli, więc nie wiem, czy mówią to wszystkim, czy tak jest tak naprawdę. Natomiast odpowiadając na pytanie, ja myślę, że PiS-owi jest bardzo wygodne to, żeby nie było transportu, żeby można było rzucić parę złotych i za to kupić sobie głosy. Że to jest bardzo wygodne. Na początku te 500+, które rzucili, to było coś, to było naprawdę dużo dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, gdzie jest naprawdę ogromna bieda. To było być albo nie być. Kupić dziecku buty czy kurtkę nową, czy rzeczywiście wysłać na wakacje. Dzisiaj, no niestety to wszystko się, jak widzimy, zdewaluowało. Nie ma to przełożenia, natomiast ci ludzie nadal są wdzięczni. Nadal są wdzięczni, że ktoś ich zauważył, że ktoś zwrócił uwagę na ich biedę. I myślę, że to też jest ważna rzecz i to jest nasze zadanie jako polityków, żeby nie tylko myśleć z perspektywy Warszawy, ale tutaj z prowincji, z tych terenów, stąd skąd jesteśmy, skąd rzeczywiście wychodzimy, żeby jak tam się dostaniemy do Sejmu, żeby nie było czegoś takiego jak teraz, że no tak, no to ja już mam teraz lekarza prywatnego, ja już mam teraz dobrą służbę, dobrą szkołę dla swoich dzieci. Ja już nie muszę myśleć o tych, co tam są na dole. Ani o transporcie, no bo wiadomo, super wypasiona limuzyna, stać mnie na to, żeby sobie kupić dobre auto. Nie interesuje mnie już, co się dzieje na dole. Tak nie może być. Nie może być. Idąc do Sejmu, my mamy musimy mieć tą świadomość, że to jest ogromna odpowiedzialność za ludzi, którzy są tutaj na dole. Także dziękuję. Dziękuję. Widzę, że temat transportu jest dla Państwa i w ogóle jakby do dostępności jest bardzo ważny, no bo to jest chyba podstawowe prawo człowieka do przemieszczania się, które no niestety w obecnej Polsce jest nam wszystkim odbierane, szczególnie tym z nas, którzy z jakichś powodów nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z transportu indywidualnego. W przestrzeni publicznej pojawiały się różnego rodzaju pomysły, jak rozwiązać tę kwestię. Jednym chyba z podnoszonych zarówno wiem, że w programach Polski 2050, ale również Lewicy pojawia się uniwersalny bilet za jedną kwotę. To rozwiązanie świetnie sprawdziło się w Niemczech w takim okresie wakacyjnym, kiedy za miesiąc można było za 9 euro zjeździć całe Niemcy regionalnymi kolejami. Ale też jakbym podróżować transportem zbiorowym w swoich miastach. To rozwiązanie oczywiście przetrwało w wersji rozszerzonej za 50 euro, co
jak na niemieckiego podatnika czy wyborcę jest dość znośną kwotą. Co sądzicie Państwo o takich rozwiązaniach? Jak je wdrożyć w Polsce, biorąc pod uwagę, że mamy rozproszone zarządzanie koleją przez różne spółki z jednej strony, z drugiej strony każde miasto chce też zarabiać na transporcie zbiorowym. Czy myślicie, że to jest możliwe? Czy jako pilotaż, czy jako stałe rozwiązanie? Jak byście do tego podeszli? I czy gdyby powstała koalicja na rzecz takiego rozwiązania, bylibyście jej częścią w przyszłym parlamencie? To może ja pierwsza się wypowiem, dlatego że Szymon jako jeden z pierwszych podniósł ten temat. Rzeczywiście jest to świetne rozwiązanie, pod warunkiem rzeczywiście, że ono będzie centralnie szło, dlatego że tak jak mówiłeś, no niestety jest taka sytuacja obecnie, że po pierwsze, że mamy bardzo rozproszone mnóstwo przewoźników, bardzo mnóstwo jest różnych przewoźników, trudno by było to zrobić u każdego, z każdym podpisywać umowę. Natomiast też obecnej sytuacji bardzo trudno by było też ten bilet jakby wprowadzić, znaczy może nie, bilet akurat by było prosto wprowadzić, tylko żeby rzeczywiście to grało, to niestety trzeba ten transport sam usprawnić. Także myślę, że to jest podstawa w tym momencie. W sensie jakości, do inwestowania, tak? Tak, do inwestowania, dokładnie. Trzeba po prostu usprawnić transport, trzeba sprawić, żeby on dojeżdżał, żeby to te autobusy czy pociągi dojeżdżały tam, gdzie powinny, wszędzie, gdzie są potrzebne. Dziękuję bardzo. To poproszę kandydata koalicji. Ostatnio o tym dyskutowaliśmy z ekspertami od komunikacji, bo są różne sposoby. Jest tutaj z nami Karol, z którym ostatnio rozmawialiśmy o kolejach i dawał mi świetny przykład z Słowacji. Będzie Raborce, gdzie co godzinę do miasteczka powiatowego, nie wiem czy byliście tam kiedyś, co godzinę przyjeżdża pociąg, bo i on przyjeżdża o stałej godzinie, że każdy wie, nieważne o której godzinie wsiądziesz, ten pociąg będzie tam na ciebie czekał. Ja mam ten problem, mieszkam na wsi, gdzie mieszka 41 osób. Do nas autobus jeździ szkolny rano o 7:30, później o 13:00 wraca, ale tylko w dni szkolne można się do niego dosiąść na pół legalnie i wyjechać ze wsi. Inaczej trzeba, tak jak pani Janina, moja sąsiadka, w wieku 60 paru lat nauczyła się po prostu jeździć skuterem, bo nie miała innej możliwości, gdy jej mąż zachorował, który ją wcześniej woził samochodem, żeby pojechać dla niego po leki. Nie było takiego rozwiązania. My naprawdę musimy bardzo gruntownie przemyśleć, jak walczyć z tym wykluczeniem, jeśli chcemy mieszkać w takich miejscach, a zostają w takich wioskach jak nasze głównie właśnie osoby starsze. O tym też rozmawialiśmy, że transport nie tylko ważny jest, żeby dojeżdżał do miejscowości. Jak ta osoba na przykład w Bieszczadach, starsza, przyjedzie na przystanek w mniejszej miejscowości, ona musi się jeszcze z tymi zakupami ze sklepu w jakiś sposób dostać do domu. Ale mówiłeś tutaj o miastach. My w większości jesteśmy z małych ośrodków. Podkarpacie to jest kilka większych ośrodków, ale większość to są miasta, miasteczka, w których bardzo jest ważne. Tu jest transport publiczny, w miarę jakiś jeździ. Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, okej. Okay. I często ten albo jest dotowany transport na wsiach, w mniejszych miejscowościach, przecież nawet jest podatek VAT, obłożeni są przewoźnicy, więc jedną z ważnych rzeczy w wykluczeniu takich mniejszych miejscowości, żeby chociaż ta cena spadła. Bo ja rozmawiałem ze swoją koleżanką w Świdniku, która mogłaby mieszkać u nas i pracować jako pielęgniarka w naszym szpitalu w Lubaczowie. Ona nie podejmuje tego, bo po pierwsze tam mniej zarobi, a po drugie koszty przejazdu z domu na podobnej trasie Świdnik, Lublin, a Choryniec, Lubaczów są dwa razy większe niż w mieście. Więc wydaje się, że na wsi żyje się lekko i łatwo, ale chcąc pracować w jakimś ośrodku bywa to bardzo trudne, więc na pewno musimy systemowo podejść do transportu publicznego. Dzięki. Ojej, ja nie wiem, kto uważa, że się żyje na wsi lekko i łatwo. To chyba jeszcze trochę takie z Wesela Wyspiańskiego pokłosie, bo tak, tak. No, mi się wydaje, że jest wiele problemów, rozpoczynając od tego, o którym rozmawiamy, z którym się muszą mierzyć ludzie na wsi.
Ale coś, co jeszcze nie padło, to, że mam poczucie, że wykluczenie transportowe zachodzi też na poziomie tego, jak bardzo skomplikowany bywa ten system. Bo to, że na wielu trasach nic nie jeździ, to jest jeden problem. Ale drugi problem jest też taki, że często jak tych przewoźników jest dużo i tutaj są koleje regionalne, tu jest PKP, tu jest jakiś autobus jednego przewoźnika, potem drugiego. W Rzeszowie był bardzo długo taki problem, że było z 5 prywatnych operatorów busów, którzy jeździli na trasie Rzeszów-Sanok, każdy jeździł z innego parkingu i generalnie były od siebie oddalone jeszcze dosyć sporo i na przykład miałam bardzo dużo takich sytuacji, że gdzieś tam pojechałam do Rzeszowa na jakieś spotkanie, mając te 18-19 lat, a potem biegałam sama w nocy po Rzeszowie, szukając tego jednego właściwego parkingu i nikt nie miał pojęcia, gdzie on może być, jak to znaleźć i to jest wręcz niebezpieczne czasami, a dla na przykład osoby starszej myślę, że to już w ogóle jest bardzo często bariera nie do przejścia i ta osoba po prostu następnym razem stwierdzi, że zostanie w domu, jak ma gdzieś biegać, szukać, zastanawiać się, jak kupić bilet, stresować się później, że zapłaciła za niewłaściwy bilet, jeszcze dostanie jakąś karę, która będzie wynosiła 1/10 jej emerytury, podczas gdy kary za parkowanie w złym miejscu są wielokrotnie niższe niż za pojechanie z złym biletem bardzo często. To po prostu jest system, który jest dostosowany do tego, żeby nas bardziej zniechęcać niż zachęcać do transportu publicznego. A transport publiczny tak naprawdę z perspektywy społecznej ma same plusy, bo jest i dobry dla planety i jest dostępny ze swojego założenia dla wszystkich, niezależnie od poziomu sprawności, od wieku, od tego, czy mają prawo jazdy, czy mają samochód, może też być tańszy. Poruszanie się pociągiem tak naprawdę bardzo często wychodzi korzystniej niż poruszanie się samochodem na tych trasach, na których jest to wspierane, ale już poruszanie się busem to są ogromne koszty. Jeśli akurat jadę z Sanoka do Krosna i załapię się na pociąg, no to mój bilet na pociąg kosztuje około 8 zł. 4, bo mam zniżkę doktorancką. Ale jak już jadę busem, to już płacę 17. I to niby 17 zł nie jest tak dużo, ale 17 zł w jedną stronę, 17 zł w drugą stronę. Jakbym na przykład chciała tak dojeżdżać regularnie 5 dni w tygodniu, to owszem, są bilety miesięczne, ale jak ostatnio patrzyłam na ich ceny, to też jest kilkaset złotych. Także to już się robią ogromne kwoty. Mamy też problem z tym, że system ulg wygląda inaczej w każdym mieście, inaczej u każdego przewodnika, więc to też jest bardzo ważny dla nas postulat na lewicy, od którego myślę, że trzeba byłoby zacząć po wyborach, czyli od zintegrowania ulg, żeby nie było tak, że u jednego przewoźnika to jest 10%, u drugiego 50%, w jednym mieście dla wszystkich studentów, w innym mieście do 26 roku życia, w jednym miejscu bierzemy pod uwagę, że ktoś jest doktorantem, w innym już doktorantów nie uwzględniamy. A słyszałam też o takiej sytuacji w Rzeszowie akurat, że koleżanka doktorantka kupiła bilet studencki i dostała karę, bo powinna kupić bilet dla seniorów, bo doktoranci byli uwzględnieni jako seniorzy i ten bilet był w ogóle tańszy niż ten studencki, ale i tak dostała za to karę. Także po prostu no, połapanie się w tym jest bardzo trudne. Ja bardzo dużo jeżdżę, bardzo dużo korzystam z wszelkich aplikacji i innych rzeczy, które mi ułatwiają to jeżdżenie i jakoś sobie radzę. Ale na przykład moja babcia, jak słuchała o moich podróżach i o tym, że tu musiałam kupić jeden bilet, tu musiałam się przesiąść, tu musiałam przejść na inny dworzec, to po prostu się łapie za głowę. I tak nie może być. To musi być system, który jest dostosowany do każdej osoby. To musi być taki system, w którym człowiek nie musi się stresować podróżą, tylko po prostu wie, że idzie na dworzec, że ten autobus tam będzie, że ten pociąg tam będzie, że dojedzie w te miejsca, których potrzebuje i że nie zostanie zostawiony przez państwo, przez samorząd na lodzie. I o to będziemy walczyć. Dzięki. To teraz może ostatnie pytanie, przynajmniej z tej części transportowej. Może jeszcze wrócimy do tego tematu, bo widzę, że ona jest dla nas bardzo ważna. Chciałbym was zapytać, bo jakby przygotowując się do tej debaty, przeczytałem, że miało nie być opisie, ale będzie niestety odrobinkę, że Prawo i Sprawiedliwość obiecuje regionowi wielkie rzeczy pod kątem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, że w 2,5 godziny będzie pociąg z Rzeszowa do Warszawy, że ta inwestycja zostanie tutaj doprowadzona
za jakiś czas. No ale też te inwestycje są gigantyczne pieniądze, które można byłoby równie dobrze przeznaczyć na wspieranie sieci, na przykład połączeń kolejowych, połączeń drogowych, autobusów pomiędzy mniejszymi ośrodkami. Chciałem was zapytać, co sądzicie o tej inwestycji z perspektywy regionu. Tam jest jeszcze kontekst protestów społecznych, które co prawda nie są tutaj, z tego co rozumiem, ale bardziej w okolicy Baranowa. No i oczywiście degradacji środowiska, która się wiąże z tą jednak wielką inwestycją. Dla mnie problem z CPK i planami związanymi z CPK to jest właściwie ten sam problem, który jest z pomysłami PiS-u. To znaczy one są zawsze strasznie chaotyczne i nastawione tylko na to, żeby zrobić efekt wow, a w ogóle nie ma tam nikogo, kto by usiadł i pomyślał i zaplanował z głową, bo przecież te sieci kolei da się zrobić tak, żeby one nie szły komuś przez środek domu, ani przez cenne tereny przyrodnicze i da się to wszystko zaplanować tak, żeby miało ręce i nogi, ale żeby zaplanować rzeczy tak, żeby miały ręce i nogi, no to trzeba poświęcić na to trochę czasu, zaprosić do stołu ekspertów, zaprosić ludzi, których problem dotyczy i zrobić konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia, a ten rząd nie chce robić konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia i w ogóle nie chce rozmawiać z ludźmi, tylko chce rzucić pomysł i powiedzieć wow, jesteśmy tacy super, zobaczcie, zrobimy to i będzie fajnie. I to jest właściwie z każdym tematem zawsze ten sam problem. Oni zgłaszają projekty ustaw jako projekty poselskie, a nie jako projekty rządowe, co właściwie różni się przede wszystkim tym, że jak się zgłasza rządowy projekt ustawy, no to trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne. Ale wiadomo, żeby zgłosić projekt poselski wystarczy 15 posłów, więc 15 posłów z PiS-u się podpisuje pod projektem. Projekt już nie jest projektem rządowym, tylko jest projektem poselskim. Projekty poselskie nie muszą mieć konsultacji społecznych. Więc nie było takiego wymogu formalnego. Mało osób o tym wie, bo to jest taka sprawa mocno techniczna. Ja akurat pracowałam w Sejmie przez 2 lata, więc widziałam dokładnie, jakie projekty spływają. No a tak się pomija obowiązek konsultacji społecznych, który przecież został wprowadzony po coś. Został wprowadzony po to, żeby projekty, które będą realnie wpływać na życie ludzi, były z nimi konsultowane, żeby oni mieli szansę się wypowiedzieć. No i tak samo też jest z CPK i z tymi protestami społecznymi. To znaczy robimy, bo będzie duży obiekt, będzie można się pochwalić, będzie duża sieć, będzie można się pochwalić. Wszystko ładnie brzmi na papierze. Do momentu już zaczynamy wchodzić w szczegóły i widzimy, jaki tam jest bałagan. Wrócę do początku naszej rozmowy, tego co powiedziałeś, że postrzegani jesteśmy jako bastion PiS. Więc bastion, miejsce, które najbardziej cię wspiera, powinno być krainą miodem i mlekiem płynącą. No tu powinno się po prostu wlewać całe morze środków finansowych. No ale jak jadę od strony Lublina, Tarnogród i wjeżdżam w nasze piękne Podkarpacie, to ja często jak wiozę gości, którzy jadą do nas na wizytę studyjną, na przykład do stowarzyszenia, to robię tak, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bum, witamy na Podkarpaciu, bo zaczyna się droga, która często jak przyjeżdżali do nas ludzie ze świata na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, pytali się, co się tutaj stało. To ja w ramach żartów mówiłem, że to są albo przeciwczołgowe zasieki, żeby nie wjechali, albo to są przykład po bombardowaniu, bo wiele dróg naszych tak wygląda. Jeśli nie będziemy rozsądnie, nie tak jak na rozpucie, budować drogi, to one są dla nas kluczowe. Jesteśmy w takim miejscu geopolitycznym, Podkarpacie w tej chwili, na styku i Polski i Ukrainy, że ta komunikacja, kolej, drogi nie są tylko ważne dla nas, ale też dla naszych sąsiadów. Bez tego my nie będziemy ani mogli skutecznie pomagać, a bez tego nie będzie mógł nasz region się rozwijać, bo to, co się dzieje w tej chwili, to jest olbrzymia szansa. Dlaczego Rzeszów został pierwszym miastem ratownikiem, a nie Przemyśl? Była rozmowa o tym, jesteśmy w Przemyślu. Tu było serce dla ludzi dane, ale jeśli chodzi o postrzeganie w Ukrainie kraju, no to uratowało w początkowej fazie lotnisko, dzięki któremu dostarczono te kluczowe rzeczy, drogi, które przez, tylko że my ciągle jesteśmy, jest kilka arterii głównych.
żeby dojechać w naszą część Podkarpacia, do Jarosławia jeszcze jako tako się jedzie z Krakowa, nawet dobrze się jedzie, ale później zakręcić, odbić w którąkolwiek ze stron, dojechać ode mnie z Ustrzyk, ja szybciej potrafię do Warszawy się dostać, niż po Podkarpaciu się poruszać. Nie wiem, jak wam idzie z przemieszczaniem się pomiędzy miejscowościami. Inwestowanie w strukturę taką komunikacyjną jest kluczowe dla nas, dla naszego normalnego życia, dla ratowania czasem życia, żeby karetka mogła dojechać w odpowiednim czasie. Ostatnio byliśmy świadkami wypadku w Wetlinie. Karetka zabrała poszkodowaną, a dwie osoby, które były w wypadku, chciały też dojechać do szpitala. Nie zabrano ich, poprosiły nas, żebyśmy dowieźli do najbliższego szpitala. Jechaliśmy, Justynka, ile jechaliśmy? 49 minut jechaliśmy na SOR i do Leska, do SOR-u, który chcą zamknąć. I ten sam SOR, następny, który będzie dostępny, to będzie kolejne 25 minut drogi. Wyobrażacie sobie ponad godzinę w sytuacji kryzysowej, ratunkowej. Dziewczyna z wypadku jechała 49 minut po to, żeby jej udzielić pomocy. Więc komunikacja jest kluczowa. I tym, że zablokowane środki na przykład z KPO, ostatnio dyskutowałem o to z panią Teresą Pamułą, posłanką PiS. Na Radzie Powiatu przyszło do nas chwalić się, że 1 900 000 000 zł od 2016 do teraz zostało włożone. Ja mówię, że to zostało włożone nie dwa razy za mało, ale trzy razy za mało. Wyrównywanie szans dla nas, takie regiony jak nasz powinny naprawdę otrzymać olbrzymie środki na wyrównanie szans. Bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach, to żadne wyrównywanie szans. Bo powiedziałeś, że komunikacja jest kluczowa. Ja chciałam uzupełnić, że nie zamykanie szpitali jest kluczowe. Bo w Lesku chcą zamknąć oddział ratunkowy, ale chcą zamknąć także kolejną porodówkę. To będzie już trzecia porodówka, bo w Sanoku jest zamknięta od dawna. Zamknięto też porodówkę w Ustrzykach Dolnych w ostatnim czasie, parę lat temu. I jeżeli teraz zamkną Leską, to w tym momencie kobieta, która zacznie rodzić w Ustrzykach Górnych, będzie miała 100 km do przyjechania na najbliższą porodówkę do Brzozowa, co jest po prostu jakimś horrorem i skandalem. A pan starosta z PiS-u wyszedł do nas na protest i powiedział, no wiecie państwo, budżet się nie spina, ekonomia, taka sytuacja, nic nie możemy zrobić. Ale ten budżet ustalił jego koledzy na wiejskiej. To nie jest jakaś abstrakcja zesłana z nieba, tylko sposób rozliczenia, który ktoś gdzieś wymyślił. A on w ten sposób próbuje wytłumaczyć ludziom, że nie będą mieli dostępu do podstawowego prawa człowieka, czyli do opieki zdrowotnej. Także przepraszam, że się wcięłam, Magda, ale mnie strasznie temat szpitala w Lesku bulwersuje, więc jak już się pojawił, to... Ja tylko nim oddam głos Magdzie, no, chciałem powiedzieć, wydaje mi się warto, żeby to wybrzmiało, że te pieniądze, które mogłyby zasilić rozwój ochrony zdrowia, system ochrony zdrowia nowych szpitali, ale też chociażby żłobków, przychodni były w KPO i do tej pory nie mamy tych pieniędzy, więc ja wierzę, że to i mieszkańcy Podkarpacia liczą na państwa, że pomożecie odzyskać te pieniądze, jak wygracie. Dokładnie tak, jak mówiłaś, Wiktoria, mnie też leży bardzo na sercu to, że zamykają szpitale, jako że sama jestem matką czwórki dzieci. Wiem czasami, jak akcja porodowa może być szybka i w sytuacji, kiedy zamyka się szpitale jeden po drugim, praktycznie kobiety z Bieszczad nie mają dostępu w ogóle do porodówek. To jest po prostu katastrofa totalna. A wracając do transportu, jakiś czas temu był pomysł, żeby zbudować łącznik linii kolejowych 106 i 108, połączyć po prostu też linie kolejowe 102 i 108, czyli Przemyśl, Chyrów, Ustrzyki Dolne. Wiadomo, wojna, ale ja chciałabym zrobić coś więcej. Dzisiaj robimy wielkie centralne porty komunikacyjne, natomiast nie modernizuje się w ogóle tych linii, które mamy.
I wyobraźcie sobie Państwo, że jest u nas przeogromne bezrobocie. Ludzie muszą, młodzi ludzie wyjeżdżają stąd za pracą, wyjeżdżają do dużych miast, tam muszą wynajmować mieszkania, nie stać ich w zasadzie na to, żeby sobie te mieszkania kupić. Tutaj mając mieszkania, gdybyśmy zmodernizowali te linie, które już są w takim poziomie, żeby na przykład w ciągu godziny czy nawet dwóch dojechać do większego miasta, do pracy, to myślę, że dużo bardziej młodym ludziom opłacałoby się, żeby dojechać, niż wynajmować te mieszkania. I powiem to tak, to jest ciągle myślenie jakby w kategoriach gierkowskich, że coś wielkiego zrobimy, coś my będziemy wielcy, po prostu trzeba się pochwalić. Nie myśli się o ludziach, nie myśli się o tych tutaj, mówią, że tak dbają o to Podkarpacie, nie dbają w ogóle o Podkarpacie. To jest tylko cały czas rzucanie jednym plusem, czternastką, trzynastką, czternastką, kolejnym i tym mówienie, wmawianie ludziom, że jest świetnie. Nie jest świetnie. Dzisiaj wiele miejscowości, jeśli chodzi też o transport, wiele miejscowości ma jedno czy dwa połączenia. To jest też bardzo kluczowe, jeśli chodzi o aktywizację kobiet do pracy. I co ta biedna kobieta ma zrobić, jeżeli nie ma prawa jazdy, bo ją na to prawo jazdy nie stać, żeby sobie zrobić. Co ona ma zrobić, jeżeli potrzebuje pojechać do lekarza, do ginekologa, gdzie trzeba jechać do miasta co najmniej powiatowego, albo nawet i dalej. Do specjalisty, gdziekolwiek, z dzieckiem. Jeżeli jest wizyta na godzinę 7, a pierwszy autobus jedzie o godzinie 8. To jest, proszę Państwa, to jest skandal po prostu, skandal. Dlatego ten transport jest tak kluczowy. I dlatego mówię te pieniądze, a teraz jeszcze dzisiaj usłyszałam wiadomość, że prawdopodobnie stracimy około 75 miliardów z Funduszu Spójności. Dlaczego? Dlatego, że znowu wyszła sprawa na praworządności. My nie tylko tracimy KPO, ale do tego tracimy Fundusz Spójności. W Funduszu Spójności są pieniądze na ten transport, na rozwój transportu, tam są pieniądze na rozwój regionów. Ja po prostu powiem szczerze, że jeżeli coś się nie zmieni w tym kraju, to wszyscy młodzi ludzie stąd wyjadą. Dlatego musimy coś zrobić, musimy zadziałać, musimy po prostu w tym temacie walczyć. Dziękuję. Taka zrównoważony transport to jest też kwestia przyszłości naszej planety, o czym warto pamiętać. To bez polityki transportowej, która jest zielona, po prostu nie ocalimy życia przyszłych pokoleń na tej ziemi, a może nawet naszego, bo katastrofa klimatyczna się zbliża. Dlatego ja może nim przejdę do kolejnego pytania, powiem tylko, że mam taki apel o nową większość dla klimatu i przyrody w Sejmie. 6200 osób podpisało ten apel do polityków i polityczek, więc jeśli Państwo będziecie chcieli być częścią tej nowej większości, to ja przekazuję symbolicznie tę kartkę jako symbol tego. Oczywiście. Oczywiście. I wychodząc od tego, chciałem zapytać Państwa o rozwiązania dla klimatu i dla przyrody. Jak zbudować współpracę? W tej kadencji Sejmu niestety nie mieliśmy większości dla klimatu i przyrody. Nie mieliśmy polityków, którzy podchodzili do tego odpowiedzialnie, poczynając od wycinki Puszczy Białowieskiej przez wetowanie polityk klimatycznych europejskich, ale też po pozbawianie właśnie już nas wspomnianych środków KPO. Co chcecie zrobić dla klimatu i przyrody w kolejnej kadencji Sejmu? Pozwolicie. Ostatnio miałem świetną debatę i rozmowę z profesorem Pomiankiem. Nie wiem, czy znacie wizjonera i człowieka, który naprawdę mówi o tym, jak zrównoważony powinien być rozwój naszej gospodarki, rolnictwa, że po pierwsze konsumujemy za dużo. Około 85 kg mięsa zjada człowiek w ciągu roku. Mamy olbrzymią nadprodukcję mięsa i przez to olbrzymie areały są zajęte pod produkcję nawet roślinną, którą zjadają niepotrzebnie zwierzęta, które marnujemy, bo przecież 20% żywności w ogóle, którą każdy z nas, ty, ja, wyrzucamy. Nawet patrząc na siebie, konsumujemy naprawdę za dużo. Podkarpacie jest naprawdę jest zielonymi płucami.
My mieszkamy w miejscowościach otoczonych zielenią, przestrzenią. Wiem, że w wielu miasteczkach wójtowie, burmistrzowie dążą do betonozy i niszczą tą przestrzeń. Zaczyna się na szczęście zmiana, ale jeszcze nie we wszystkich środowiskach. Nie wszyscy ludzie myślą o tym, że naszym potencjałem tu na Podkarpaciu nie jest ciężki przemysł, tylko my jesteśmy kojarzeni, jak zapytacie kogoś z zewnątrz, z piękną przyrodą, z tym, że tu można przyjechać pooddychać. Są wiadomo miejscowości, w których smog zabija człowieka, ale to też w tą stronę trzeba iść, żeby neutralizować. Bez środków finansowych to się nie uda, bo często ludzie się śmieją, ha, 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 mamy te śmieci, które palimy w sobotę i w niedzielę, ale to też z edukacji bardzo dużo wychodzi i niestety z braków finansowych, jak rozmawiam z ludźmi. I to są olbrzymie problemy, z którymi musimy tutaj walczyć. Nie zaniedbajmy tego, że jesteśmy przepięknym, zielonym regionem. Nasze rolnictwo jest zróżnicowane, ma olbrzymie szanse iść zostać rolnictwem dobrym, ekologicznie, precyzyjnym. Nie wygramy z wielkopowierzchniowymi, na przykład Ukrainy, polami, ilością produkowanych i taniością produktów. My mamy szansę tutaj rozwijać się pod względem jakości. I o to powinniśmy dbać. Nie dążyć na maksa, na to, ile wyprodukujemy z hektara. Przecież większość nawozów, które są wkładane w naszą ziemię, spływa stąd. 70% jest niewykorzystywane. A rolnictwo precyzyjne, rozwój technologii pod tym względem, że będziemy rozsądnie dbać o przyrodę. Bardzo ważną rzeczą jest to, kiedy powstał ostatni park narodowy. Dbałość o obszary. Ja nie będę szalał gdzieś tam wielkimi rzeczami. Ja powiem wam, co w Gorajcu nam się w małej wiosce na Podkarpaciu udało zrobić. Z ekipą stowarzyszenia ostatnio renaturalizujemy przestrzeń łąk, torfowisk, gdzie razem z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym wpuściliśmy żywe kosiarki, czyli koniki polskie, gdzie bobry są ok, gdzie zalewanie łąk na wiosnę jest tym przykładem, że w taki sposób można działać i przez edukację, przez pokazywanie, przez współpracę często z sąsiadami, przez tłumaczenie i pokazywanie, że to naprawdę działa i ma sens, mamy szansę zostać wyjątkowym regionem w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Jeśli pytasz o to, wierzę, że to jest nasza olbrzymia nadzieja. Dzięki. Ja powiem tak, niestety jak to mówię, jak to w naszym regionie, większość ludzi pali śmieciami jeszcze dlatego, że niestety u nas jest to ubóstwo energetyczne. Myślę, że tutaj warto by było między innymi ściągnąć te pieniądze z Unii, chociażby po to, żeby każdy, kto tylko będzie, jaka tylko możliwość, no przede wszystkim tych ludzi ubogich, doposażyć, żeby mogli mieć fotowoltaikę na swoim dachu, żeby mogli mieć pompy ciepła, żeby im ocieplić te domy, żeby nie palili czym popadnie. Wiadomo, że jak im się zmieni system ogrzewania, no to już nie będą mogli palić niczym, a natomiast my też chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy człowiek mógł mieć elektrownię na własnym domu, mógł sprzedawać tą energię, nadwyżki. Do tego potrzebne są nam między innymi pieniądze właśnie z KPO. Kolejną rzeczą, o której tutaj ja się w ogóle cieszę bardzo z tego, co Piotr mówi, dlatego że ja jestem ekologiem z wykształcenia. I powiem tak, my mamy tutaj coś, co oczywiście ostatnio słyszałam, że bardzo intensywnie Lasy Państwowe zaprzeczają temu, Puszczę Karpacką. Puszcza Karpacka, proszę Państwa, jest równie cenna jak Lasy Amazońskie dla Europy. O tym w ten sposób się nie mówi, a powinno, dlatego że to są nasze po pierwsze płuca Europy. Niestety przez wojnę część Puszczy Karpackiej po stronie ukraińskiej jest notorycznie niszczona. My tutaj mamy unikatową przyrodę,
Do tego są to lasy tak zwane wodochronne. Obecnie przez wycinki tych lasów następuje szybki spływ wód i tracimy coś bardzo cennego, wodę. My jako Polska niestety, to zresztą widać w niższych partiach jakby, na nizinach, że mamy ogromną suszę. To wszystko odbije się na nas ekonomicznie, dlatego dzisiaj my musimy myśleć perspektywicznie, bo jeżeli będzie susza tam, na terenach, gdzie produkuje się żywność, niestety, ale będziemy za to płacić wszyscy. My tutaj jako mieszkańcy Podkarpacia nie zauważamy tej suszy właśnie dzięki tym lasom, bo jest transpiracja, bo jest praktycznie ten obieg wody jest cały czas właśnie dzięki lasom. Mamy deszcz, nie mamy suszy tutaj na Podkarpaciu jako taki. Natomiast jak się już pojedzie dalej, łódzkie, już tereny Wielkopolski, tereny lubuskie, tam po prostu zaczyna się stepowienie. A to też niestety tam są uprawy. Dlatego dzisiaj cała Polska powinna zadbać o te lasy górskie. To jest podstawa. Kolejną rzeczą też mówię, którą myślę w kontekście środowiska, to jest zadbanie też o nasze rzeki. U nas mamy już przestarzałe oczyszczalnie ścieków. Przepompownie oczyszczalnie ścieków. Wielokrotnie ścieki są spuszczane do rzek. My mamy to przykład w Dukli do Jasiołki, gdzie były kiedyś raki szlachetne. W tej chwili już tych raków nie ma. Niestety, tam gdzie ludzie nie mają kanalizacji, wiadomo, że każda gmina ma podpisane umowę, żeby brać ścieki beczkowozami. Ale nikt nie weryfikuje, gdzie te beczkowozy wywożą te śmieci, te ścieki. Gdzie one to wywożą? Często jest to tak, że wywala się gdzieś tam do rzeki albo koło rzeki. Dlatego podstawą też jest tutaj zweryfikowanie i skanalizowanie i wybudowanie nowych oczyszczalni ścieków. Albo po prostu modernizacja tych starych. Także ja dziękuję. Dziękuję, Lewica. Tak, ja jeżeli chodzi o klimat, to uważam, że powinniśmy zastosować dwa podejścia przede wszystkim. Po pierwsze myśleć o tym systemowo. Po pierwsze ogólnopolsko, ale też ponadnarodowo. Myślę, że ja osobiście chciałabym unikać takiego przenoszenia trochę odpowiedzialności na ludzi, które czasem mam wrażenie, że nadmiernie nam wychodzi, zwłaszcza w niektórych środowiskach lewicowych i tylko mówimy temu biednemu człowiekowi, ogrzewasz dom źle, jeździsz samochodem to źle, jesz mięso to źle i tak dalej, i tak dalej. I jasne, to nie są zachowania, które są pozytywne dla klimatu, ale trochę nie skupiamy się na tym, z czego to wynika i też nie bierzemy pod uwagę tego, że zmiany klimatyczne zaszły już tak daleko, że może niekoniecznie jest to ten moment, w którym ten jeden człowiek gdzieś tam na wsi, który nie ma jak się z tego domu wydostać, więc jedzie do lekarza samochodem, jest winny. Bo no nie jest winny, winne są przede wszystkim wielkie korporacje, winne są ponadnarodowe porozumienia, a raczej ich brak, które działają za wolno, którym się wydaje, że mamy jeszcze nie wiadomo ile czasu, chociaż go nie mamy i mamy najgorętszy dzień w październiku w historii, chyba został odnotowany w Legnicy dzisiaj. Także to jest jakiś oczywiście, wiadomo, że pojedyncza temperatura w danym dniu o niczym nie świadczy, ale chyba wszyscy widzimy, jak bardzo zaczęły nam się pojawiać anomalie pogodowe, jak bardzo sytuacja już jest groźna, a będzie tylko gorzej. A więc uważam, że to jest coś, za co przede wszystkim trzeba się wziąć systemowo, trzeba przemodelować naszą energetykę. My popieramy energetykę opartą na miksie atomu i odnawialnych źródeł energii i to powinno się wydarzyć jak najszybciej. To jest priorytet, bo drugiej planety nie ma i myślę, że im szybciej sobie
to wszyscy uświadomimy na całym świecie i zaczniemy wspólnie ku temu pracować, tym lepiej, bo może będzie jeszcze szansa na uratowanie tej planety dla przyszłych pokoleń. A druga ścieżka, o której chciałabym powiedzieć, to jest raczej inspirowanie do pewnych zachowań niż zakazywanie. Ja nie jem mięsa od 15 lat. Jak 15 lat temu przestałam jeść mięso w Sanoku, to musiałam się z tego tłumaczyć mniej więcej każdej napotkanej osobie. I to tak na zasadzie, że nie umrę jutro, nie mam niedoborów białka, jakby nic strasznego się nie dzieje, tak się da żyć i jakby nie musisz się o mnie martwić. Teraz już mamy w Polsce bardzo dużo wegan i wegetarian i to się zmienia i już raczej ludzie, różnie, to zależy od środowiska, ale często spotykam się z tym, że raczej ludzie tłumaczą się mi, czy to będzie okej, jeśli się umówili ze mną na obiad i zamówią na ten obiad coś z mięsem i czy mi to nie przeszkadza i raczej powoli zmierzamy w tę stronę, co jest super. Ale też ja na przykład mojej rodzinie nie mówiłam nigdy, że Boże, jak wy możecie to jeść i w ogóle przestańcie, macie trupy na talerzu i generalnie jesteście okropnymi ludźmi, tylko raczej ej, zobaczcie, jaki mam fajny, kolorowy obiad, może też chcecie spróbować. I to naprawdę działa. Moja rodzina teraz nie jest tak, że przeszli wszyscy na wegetarianizm, ale jedzą bardzo mało mięsa, raz, dwa razy w tygodniu, także ograniczyli mocno. Jestem z nich bardzo dumna i generalnie jak ktoś mówi, że ograniczył jedzenie mięsa, to mówię, że super, to jest jakby krok w dobrą stronę i wspieram cię w tym i bardzo fajnie, że to robisz. I wydaje mi się, że tak to też powinno działać systemowo, bo ludzie nie znoszą, jak im się czegoś zakazuje i potem mamy fale ludzi, którzy popierają Konfederację, bo grill i dom z ogródkiem i wiadomo tutaj tak mięso z psa, no ale możesz wszystko, więc nagle ludzie mają wow, ktoś mi pozwala, ktoś mi nie zabrania, ktoś mnie wspiera. A ja myślę, że my powinniśmy wspierać ludzi i mówić im okej, teraz twoje życie wygląda tak i tak, w porządku, ale zobacz, mogłoby być jeszcze inaczej, może byłoby fajniej, może spróbuj, przekonaj się. I to oczywiście obejmuje też wspieranie roślinnych zamienników finansowe, tak żeby jednak nie było tak, że jak ktoś chce kawę ze zwykłym mlekiem, to zapłaci te 2-3 zł mniej, a jak chce kupić karton zwykłego mleka, to zapłaci 4 zł, a za roślinne już 10, bo tak naprawdę, no, żeby to był realny wybór, to wszystko powinno być w tej samej cenie i tak się da. No, ja mieszkałam przez parę lat w Anglii i tam tak było, że te różnice na kartonie mleka, czy roślinnego, czy krowiego, czy owczego wynosiły kilka pensów, a nie były trzykrotną przebitką, tak jak było w tym czasie w Polsce. I tak już jest trochę lepiej, ale myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby dawać ludziom realny wybór i inspirować ich do proklimatycznych postaw. Za długo gadam, przepraszam. Dzięki wielkie. Tak, tym bardziej, że polska kuchnia ma masę doskonałych potraw bezmięsnych. Dokładnie, ale przecież też przez lata ta dieta pierogi ruskie, tak. Ja stąd pamiętam, tak, nie wiem, czy to się tak nazywa, ale jako dziecko jadłem gołąbki z ziemniakami, wiem, że to jest tartymi, wiem, że to jest tradycyjna potrawa i do dzisiaj mi to bardzo smakuje. Tak, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to w kontekście tej bezmięsnej diety jest tak naprawdę dostępność w instytucjach publicznych, znaczy szkoły, stołówki, szpitale, inne DPS-y, wszędzie tam są ludzie, którzy z różnych powodów mięsa nie jedzą, czasem z powodów etycznych, czasem z powodów postawy wobec zmian klimatu, czasami z powodu dlatego, że po prostu nie mogą, więc ta dostępność jest tutaj kluczowa. No i tak, ograniczenie spożycia mięsa, przejście na dietę roślinną, no, może pomóc nam powstrzymać zmiany klimatu i troszeczkę zatrzymać, więc na pewno warto takie rzeczy promować, ale zgadzam się, no nic na siłę. Ja chciałem jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, bo to w ciekawy sposób łączy wypowiedzi, które padły przed chwilą, dotyczące wsparcia dla instalacji chociażby pomp ciepła w domach, czy wymiany pieców.
Tam wydaje się, że wiele miast trochę w Polsce poległo na tym, że okej, jakby były wnioski do napisania, każdy mógł, ale nie było takich pracowników socjalnych, którzy poszli, zrobili wszystko z ludźmi, więc jakby i tak chyba jest ze wszystkimi usługami publicznymi, że czasem jakby państwo musi włożyć wysiłek i pomóc ludziom po nie sięgnąć, więc liczę, że też to załatwicie. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, ale też bardzo ważne jest to, że niestety ten poziom dofinansowania obecnie i tak jest dla niektórych po prostu za mały. Mhm. Dlatego nie może być tak, że wszyscy dostajemy ten sam poziom dofinansowania, bo niestety no tak wyjdzie, że ktoś, kogo stać na to, żeby sobie kupić samemu te panele fotowoltaiczne i samemu sobie zrobić tą pompę ciepła, też dostanie takie same dofinansowanie jak osoba, która, no taka babcia, która po prostu już, no ją na pewno nie stać na to, żeby w ogóle nawet te 20% czy nawet te 10% wyłożyć. I tutaj potrzebna jest pomoc państwa właśnie, żeby takie osoby najuboższe, żeby miały na ten wkład własny, żeby im pomóc właśnie zdobyć ten wkład własny, to myślę, że tutaj właśnie taka pomoc systemowa. Tak, no tutaj pełna zgoda, że jakby rozwiązania proklimatyczne, proekologiczne nie mogą pędzać ludzi w ubóstwo, tylko mają poprawiać ich jakość życia i tutaj świetnie, że myślę, że bardzo dobrze się zgadzamy, jakby też patrząc na to, że jakby dla każdego z was kwestia klimatu jest ważna, ale kwestia też zrównoważonego rozwoju usług publicznych, jakości życia jest również ważna. Chciałbym teraz przejść do tematu, który pewnie też będzie jakoś wam bliski, tak myślę, bo do edukacji, a konkretnie do tego, że osoby, które mieszkają w regionach takich jak Podkarpacie. Podkarpacie w ogóle jest chyba ciekawe, bo słynie z tego, że poziom edukacji, w sensie poziom wykształcenia ludzi, ale też jakość edukacji, też takich najważniejszych kompetencji w dzisiejszych czasach, czyli językowych, informatycznych i technicznych, jest stosunkowo wysoki na tle Polski, jeden z wyższych. Podobnie poziom ochrony zdrowia, ludzie tutaj żyją zdrowo, ludzie tutaj żyją długo. Jest jeszcze kwestia niskich dochodów, jeśli chodzi o te wskaźniki rozwoju społecznego, ale generalnie jakoś tam się to bilansuje na poziomie jakości życia, także Podkarpacie uchodzi za przyjemny, dobry do życia region, przynajmniej według wskaźników NZ-owskich. Ale myślę, że jak się tutaj przyjeżdża, to też to czuć. Ale chciałem zapytać, bo często jest tak, że dostęp do tych najbardziej prestiżowych uniwersytetów, które później zapewniają najlepszą pracę, jest jakby pochodną tego, jakie otrzymało się wykształcenie, jakie szanse się miało na początku, czy na przykład się było stać na korepetycje, czy trafiło się do odpowiedniego, nie wiem, w dzisiejszych czasach już przedszkola, prawda? Więc chciałem was zapytać, jak wyrównywać szanse edukacyjne i chciałem poprosić taką wypowiedź szeroką, to znaczy nie obejmującą tylko kwestii związanych z samą edukacją, z lekcjami angielskiego, ale też na przykład z innymi rzeczami, które szkoła może zaoferować, jako miejsce, w którym młody człowiek się kompleksowo rozwija. To już jak złapałem mikrofon do edukacji, to chyba powinniśmy osobną debatę tutaj, rozmowę podjąć, bo ja uważam, że mamy niestety ciągle XIX-wieczny system edukacyjny, który zarówno niszczy dzieci, jak i nauczycieli. Moi rodzice są nauczycielami, wychodzę z nauczycielskiej rodziny. Sam mam trójkę dzieci i porównanie tego, że przez 11 lat mieszkałem w Irlandii, i 7 lat temu wróciliśmy z emigracji do Polski i widzę, jak moje dzieci po prostu cierpią, jak są wszystkie dzieciaki krzywdzone psychicznie, fizycznie przez szkołę i przez ten system, który nie uczymy kreatywności, nie uczymy myślenia. Kto jest jeszcze w stanie nauczyć się całej wiedzy świata? I po co nam to w tej chwili? Nie uczymy wyszukiwania. Dzieciaki często same przez kombinowanie uczą się tego. Ja uważam, że na przykład relacje rodzinne też bardzo niszczy praca domowa, która jest cierpieniem i dla rodzica, i dla dziecka, gdzie się siada i próbuje się. Nie każdy rodzic ma podejście pedagogiczne, uczące. Jak rozmawiam, sami się zastanówcie, jak robiliście prace domowe, jakim cierpieniem to było i najgorsze rzeczy, co się pomyśli o rodzicach, to jak robiliśmy wspólnie pracę domową.
w Irlandii, pamiętam jak poszedłem, bo też pracowałem w radiu i robiłem wywiad z dyrektorem szkoły i pytam się, ale jak to jest z tą pracą domową? On mówi, on uważa, że praca domowa jest ważna, ale nie jest obowiązkowa. Jeśli masz możliwość pójść pograć w piłkę z dzieckiem, zabrać go na spacer, to on wiele więcej z tego skorzysta, z kontaktu z rodzicem, niż z odrabiania tej pracy domowej. Okej, okay, dostęp do edukacji, dojazd. Mój syn idzie w przyszłym roku do szkoły średniej. Z takiej wioski jak moja, on musi się dwa razy przesiąść, albo musi, tak jak Justyna, wyjechać na 4 lata do innego miasta. W wieku tych 14-15 lat traci kontakt z rówieśnikami, z rodzicami, musi budować całkowicie nowe więzi w miejscowości, która nie daje zbyt wiele rzeczy do zrobienia tym młodym ludziom. I oni nie mają tego. A już jeśli wyjedzie na studia gdzieś dalej, to tracimy tych młodych ludzi. Oni rzadko wracają, bo nie mają, mówią, do czego wrócić. I komunikacyjne wykluczenie, i cyfrowe często. Przecież u nas, żeby dodzwonić się do mnie, trzeba wyjść na zewnątrz. Jak może młody człowiek pracować? Teraz mówi, że mamy te zdolności informatyczne, działaniowe. No ale jak my mamy... No świetnie. W analizie SWOT województwa. Więc... Super. Sam jestem socjologiem i wiem często, jak badania są robione, więc życie, a analizy bywają różne. Tylko, że zaczyna to się też zmieniać, że my będziemy coraz trudniej mieli dostęp do dobrej edukacji zewnętrznej, bo popatrzcie, Przemyśl, Jarosław mają Krosno uczelnie, ale te uczelnie, mamy tutaj profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego, który pewnie jest razem z Wyższą Szkołą w Rzeszowie tymi liderami edukacyjnymi, ale żeby być liderem edukacyjnym, pozostałe uczelnie mają bardzo dużo do zrobienia. Przemyska naprawdę została zostawiona chyba sama sobie. Ma olbrzymi potencjał tej transgraniczności, gdzie ściągają uczelnie nasze, głównie ostatnio z tego, co rozmawiam, studentów zza wschodniej granicy, są mniej atrakcyjne dla naszych studentów. A problem, jaki ostatnio jest, to, że studenci w dużych miastach nie są w stanie się utrzymać z naszego regionu. Z dochodami naszych rodziców albo ich, nawet jak pracują, nie stać ich na wynajęcie mieszkania, na życie w dużych miastach. Wracamy do tego, że zamyka się nasz region na dostęp do edukacji, bo nas po prostu fizycznie nie stać. Słyszeliście pewnie o aferach w Krakowie. No to nie, jak pana nie stać, to sobie proszę wyjąć dokumenty i wracać sobie na to Podkarpacie. Więc nawet dostęp taki do dużych ośrodków jest coraz bardziej dla naszych młodych ludzi chcących się edukować bardzo, bardzo utrudniony, bo ceny Warszawa, a tutaj, jeśli nie podejmą pracy, a ta praca często odciąga nas. Ja sam jeździłem przecież latem na wakacje, żeby zarobić sobie na studia. Okej, wakacje, wyjazd za granicę, jakoś nauczyłem się języków rozwojowo, ale łączenie pracy i studiowania naraz jest nie tym chyba, nie tą drogą, którą powinniśmy iść. I edukacja, to moglibyśmy bardzo, bardzo długo rozmawiać, a jest nastroje, więc zachowajmy równowagę wypowiedzi, więc pozwolę oddać, która z pań prosi. Oj, to jest tak szeroki temat, że właśnie, ale może zorganizujemy tę debatę edukacji. To jest bardzo dobry pomysł, trzeba będzie o tym pomyśleć po zakończeniu. Ja tylko jedno zdanie do klimatu, bo nie wybrzmiało. Bardzo popieram i będę walczyć o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Myślę, że to jest coś, co musimy tu powiedzieć. Edukacja. Po pierwsze, dobra, bo o tym też zaraz mogę zapomnieć, a jak Marcin opowiadał historię o młodej osobie, która ma problem z tym, żeby było ją stać na studia w większym ośrodku, to powstał parę dni temu film zachęcający do udziału w wyborach Nataszy Parzymiec, też to słyszycie. I w tym filmie jedną z bohaterek jest właśnie taka młoda dziewczyna i to jest naprawdę świetny krótkometrażowy film, który bardzo polecam i trzeba go roznieść w świat, bo jest takim motywującym, zachęcającym filmem przede wszystkim dla kobiet, żeby szły na wybory, na czym myślę, że nam wszystkim zależy, także bardzo polecam. I już przechodząc do meritum.
Myślę, że przede wszystkim znowu musimy tutaj, to będzie nudne, ale znowu muszę wrócić do tego wykluczenia komunikacyjnego, bo to jest bardzo duża blokada. W tym momencie człowiek nie wybiera już szkoły kierując się swoimi zainteresowaniami, tylko tym, czy będzie miał szansę tam dojechać, a nawet jeżeli będzie miał szansę tam dojechać, bardzo często nie będzie już w stanie nic więcej zrobić w tym mieście, w którym chodzi do szkoły, czy mówimy o jakimś kółku zainteresowań, czy o jakichś korepetycjach, czy nawet o imprezie ze znajomymi. Miałam koleżanki, które miały ostatni autobus do domu o 16. No i jak nie zdążyły na ten ostatni autobus do domu o 16, no to kolejna opcja to było jechać do miejscowości obok i iść 6 km przez las w nocy. Więc raczej nie za bardzo wchodziło w grę. I to jest coś, co determinuje trochę całe życie już młodej osoby na wstępie i pokazuje jej, że nie jest równowartościowa wartościowym członkiem społeczeństwa, nie jest osobą, która ma takie same szanse jak inne osoby, które mogą sobie iść do dobrej szkoły trzy ulice obok albo ewentualnie podjechać tramwajem cztery przystanki, tylko musi iść po prostu tam, gdzie będzie w stanie dojechać i na co będzie ją stać. I myślę, że to jest przede wszystkim coś, z czym trzeba skończyć. To znaczy edukacja powinna być dostępna. I to też jest ta edukacja na mniejszych ośrodkach, na mniejszych uczelniach. Jak byłam w liceum, to miałam taką wycieczkę szkolną na uczelnię w Krośnie i mnie wtedy to tak niespecjalnie interesowało, muszę przyznać. To znaczy ja już od dziecka mówiłam, że pójdę na studia do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Byłam kompletnie zafiksowana, to był taki mój cel i jakby pracowałam na wakacjach, w trakcie studiów pracowałam po prostu na noce, dnie i generalnie wyrabiałam jakieś niesamowite liczby godzin na miesiąc tych studiów i tej pracy, ale jakby wiedziałam, że ja chcę robić karierę naukową, że to jest mój cel, to jest dla mnie ważne i to jest jakby nadrzędne dla mnie. A więc ta wycieczka do Krosna, okej, wycieczka, ale bardzo mnie uderzyło, jak moja koleżanka z ławki powiedziała, że ojej, ale super, że jest ta uczelnia, bo no, dla mnie to nie jest może jakiś cel życiowy, żeby te studia skończyć. Mogłabym bez tego żyć, ale jednak chciałabym się jeszcze pouczyć, a no, dla mnie dojazdy na przykład do Rzeszowa to już byłoby za dużo i za drogo, a dzięki temu, że jest to Krosno, to może będę mogła o tym pomyśleć. A uważam, że ludzie mają prawo do edukacji i że my w ogóle bardzo mało mówimy też o edukacji osób dorosłych, takiej niekoniecznie w wymiarze od razu pójścia na studia czy poważnego zobowiązania, tylko też na przykład jakichś kursów wieczorowych, które byłyby dotowane, które nie byłyby drogie, które pozwoliłyby, nie wiem, poszerzyć komuś wiedzę z zakresu astronomii czy czegokolwiek, co go interesuje, bo człowiek powinien się uczyć całe życie. To jest dla nas zdrowe, dobre dla mózgu i generalnie powinniśmy do tego zachęcać. A mam wrażenie, że ta oferta edukacyjna, zwłaszcza w mniejszych miastach, dla osób dorosłych, ale jeszcze nie osób w wieku senioralnym, ani nie młodzieży, to praktycznie nie istnieje. Więc to też jest coś, o czym się rzadko mówi, a o czym zdecydowanie chciałabym wspomnieć. Jeżeli chodzi o system edukacji, bardzo chciałabym, żeby był nakierowany bardziej na współpracę niż na rywalizację, żeby w podstawie programowej znalazły się elementy edukacji klimatycznej, edukacji antydyskryminacyjnej, rzetelnej edukacji seksualnej. To jest dla mnie szczególnie ważne, bo takie warsztaty prowadzę z młodzieżą i myślę, że to jest bardzo potrzebne. Ale też edukacji o prawach pracowniczych, bo jednak mamy te podstawy przedsiębiorczości, ale większość osób nie będzie przedsiębiorcami, tylko będzie pracownikami, a nie uczy się ludzi o tym, jakie mają prawa i w jaki sposób też nie dać się na rynku pracy wykorzystywać, tylko walczyć o siebie. Myślę, że to też jest coś, co ja bardzo chciałabym w systemie edukacji widzieć. I podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki dla nauczycieli i odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. Ja również jestem córką nauczycieli. Świetnych nauczycieli, którzy zrezygnowali ze swojej pracy i pojechali do Anglii pracować w fabryce, bo jak pracują w Anglii w fabryce, to po pierwsze godnie zarobią, nie jakoś niesamowicie dobrze, ale godnie, także stać ich na
wakacje raz do roku, stać ich na to, żeby, nie wiem, kupić sobie jakiś sprzęt do kuchni, stać ich na to, żeby wynająć dom, nie muszą się martwić pod koniec miesiąca, czy im wystarcza z wypłaty i wracają po tych 8 godzinach pracy do domu i mają święty spokój. A moja mama, pracując w szkole, wracała do domu i tak naprawdę siadała do poprawienia sprawdzianów, do sprawozdań, do jakichś rozliczeń na awans zawodowy nauczyciela i po prostu pamiętam z dzieciństwa dom zawalony stertą papieru, więc też nie się denerwuję, jak słyszę, że nauczyciele to mają taką lekką pracę, mało godzin i w ogóle to praktycznie nic nie robią, to jakby absolutnie nie jest prawda. To jest bardzo ciężka praca, którą teraz coraz mniej ludzi chce wykonywać, bo zaczyna się podchodzić do zawodu nauczyciela jako czegoś, na co mogą sobie pozwolić osoby, które albo mają bogatego partnera, albo po prostu osoby, które nie mają wyboru, a to nie powinno tak być. Jakby uczenie przyszłych pokoleń to jest jedno z najważniejszych zadań, jakie mamy jako społeczeństwo i czas zacząć godnie traktować nauczycieli i przywrócić prestiż tego zawodu. Ja może powiem z perspektywy matki, czwórki dzieci. Patrząc na system edukacji na przestrzeni lat, bo moja najstarsza córka już skończyła studia weterynaryjne, powiem to tak, z roku na rok ten system edukacji jakby siadał. Patrzyłam na podręczniki, to po prostu takie bzdury się pojawiały naprawdę, że no proszę Państwa, ja powiem szczerze, że jak ja się uczyłam, to zupełnie to inaczej wyglądało. A później to było pamięciowa, bezsensowna, pod klucz. Uczenie młodych ludzi, nie wiem, być może pod korporacje, czy żeby byli, mówię, posłuszni, żeby nie myśleli krytycznie, żeby nie myśleli samodzielnie. Jako mówię, w tej chwili mam studenta, mówię, też ten starszy syn poszedł na studia. Jak córka zaczynała studia, to pokój we Wrocławiu to było tak o 600-800 zł. Teraz to jest od 1300 do 1500 zł. Nawet więcej, no wiadomo, że można jeszcze ten wzwyż. Dlatego na przykład my mamy propozycję dla tych studentów właśnie z mniejszych miejscowości. Chcemy wybudować po prostu dodatkowe akademiki, żeby ten akademik dla tych osób, których nie stać, które nie są bogate, żeby był za złotówkę. Bo nie może być tak, że dzisiaj właśnie młodzi ludzie chcą studiować, są zdolni, naprawdę. Niektórzy mogliby, mówię, robić, mogliby wynalazki nowe tworzyć. My mamy naprawdę zdolne społeczeństwo, a nie może być tak, że oni rezygnują ze studiów, ponieważ ich na to nie stać, bo ich rodziców nie stać, bo ile można, mówię, pracować po godzinach, żeby dziecko mogło studiować. Druga sprawa, my chcemy zwiększyć subwencje, 6% w ogóle PKB na oświatę, dlatego że dzisiaj nakłada się na samorządy dodatkowe obowiązki, ale nie dodaje się pieniędzy na to. I bądźmy szczerzy, że nie da się podwyższyć pensji, jeżeli nie dostaną samorządy też między innymi, nie da się poprawić edukacji, jeżeli nie dostaną po prostu z budżetu państwa. Zwiększone nie będzie to PKB. Kolejną rzeczą, która mi cały czas po głowie chodzi, to jest właśnie też, mówię, ten transport. Ja praktycznie przez całe moje życie niestety musiałam moje dzieci wozić do szkół. Z prostej przyczyny, nie było jak dojechać. Albo to dziecko musiałoby spędzać dziennie po 4 godziny jeżdżąc, przesiadając się z autobusu na autobus. No tak, niestety tak większość ludzi ma, nawet mówię z miejsc, i to ja mieszkam bardzo blisko Krosna, bo ja mieszkam praktycznie, mam 200 metrów do granicy Krosna, ale przystanek już jest prawie 2 kilometry, no bo się nie da inaczej przejść. Więc to są takie podstawy. Kolejną rzeczą jest taka, że musi być głęboka reforma. My mamy cały czas system pruski. Cały czas mamy ten system pruski, właśnie nauczanie na pamięć. Nie może tak być, że dziecko, które jest zdolne na przykład z matematyki, porównuje się z tym dzieckiem, które jest polonistycznie zdolne. Które ma na przykład świetnie, potrafi malować,
ale już no, troszkę jest słabsze z innych przedmiotów. Jest gorsze w sensie takim, się w szkole po prostu go porównuje z tym drugim. Trzeba wykorzystywać, żeby wyszukiwać talenty i te talenty szlifować. Na tym to powinno wszystko polegać. Dlatego ja mówię, że jeśli chodzi o edukację, to tak jak mówię, to by się przydała osobna debata i moglibyśmy tutaj mówić i mówić i mówić na ten temat wszyscy z różnych perspektyw. Także ja dziękuję. Zostaliśmy z jednym, ale to też dobrze. Tak, ja może chciałem tylko się odnieść do tego wątku akademika. To jest rzeczywiście interesujący pomysł. Pewnie warto, jak Państwo będziecie formułowali tą propozycję, żeby, być może tak jest, żeby obejmowało również studentów szkół prywatnych, bo często jakby osoby w gorszej sytuacji finansowej po prostu trafiają do szkół prywatnych, często też na studia zaoczne i wieczorowe, więc żeby to był rzeczywiście zrównoważony pakiet, który jest dostępny dla wszystkich, ale pomysł naprawdę bardzo interesujący. Ja wiem, że Państwo czekacie też, żeby móc zadać pytania i zabrać głos, więc nim ja Państwu oddam głos, chciałem zapytać o dwie rzeczy, prosząc tym razem o krótkie wypowiedzi, bo teraz mieliśmy serię długich wypowiedzi. Państwo mieliście szansę zaprezentować mieszkankom i mieszkańcom, więc teraz będzie krótko i konkretnie. Nie, trzy pytania, przepraszam, ale trzy krótkie pytania, trzy krótkie odpowiedzi. Pytanie pierwsze, w wątkach, które poruszyliśmy, przewijał się temat emigracji. Jest to część Państwa doświadczenia życiowego, też osobistego. Jak wiadomo, siłą miast, miasteczek, regionów są ludzie i drenaż mózgów, wjeżdżanie osób młodych, posiadających różne umiejętności, nie chodzi tylko o wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale wszystkich młodych osób, jest dla regionu ogromnym kosztem i katastrofą często, więc chciałem zapytać, pierwsze pytanie, jaki macie pomysł na powstrzymanie drenażu mózgu, na zatrzymanie ludzi, którzy tutaj żyli, którzy spędzili tu dzieciństwo później w regionie i jak sprawić, by wracali? Jeżeli już wyjeżdżali, skończyli studia, zdobyli doświadczenie, byli na emigracji, jak sprawić, by wracali? A, to nie będzie tak, że trzy pytania od razu. Dobra. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo dużo osób, czy moich znajomych z liceum, czy z jakichś innych miejsc, po wyjeździe do dużego miasta, po kilku miesiącach stwierdziło, że to jednak nie jest dla mnie, ja jednak wolę czy wrócić do Sanoka, czy wrócić w Bieszczady. Kocham tę przyrodę, kocham to miejsce, to jest moje miejsce. I wydaje mi się, że takich osób trochę jest i to, czego one potrzebują, to po pierwsze możliwość dostania dobrej pracy, po drugie transport publiczny, no, będziemy koło tego krążyć cały czas, żeby też mogli wyjechać, załatwić swoje potrzeby, czy związane, nie wiem, z zakupami, z wyjazdem gdzieś właśnie na jakiś kurs, czy z odwiedzeniem znajomych w innych mieście. To jest bardzo duża różnica, czy wracamy do swojego rodzinnego miasta i jesteśmy w nim uwięzieni, czy możemy w każdej chwili gdzieś wyjechać i spotkać się ze znajomymi z innego miejsca, bo dojrze do nas pociąg i możemy się wygodnie przejechać. Myślę, że też oferta kulturalna. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby w ośrodkach dużo się działo, żeby ludzie mieli poczucie, że mają co robić, mają gdzie wyjść, mogą skorzystać z różnorodnej oferty, mogą się rozwijać, mogą się czuć bezpiecznie i przede wszystkim mają gdzie mieszkać, czyli budowa dostępnych mieszkań na wynajem też jest ważnym postulatem dla Lewicy. I myślę, że to są takie kwestie, które sprawiłyby, że te osoby, które chciałyby mieszkać tutaj, a nie gdzieś indziej, mogłyby spokojnie wrócić i nie martwić się o to, jak będzie wyglądało ich życie i czy to nie będzie za wielkie poświęcenie innych rzeczy, które są dla nich ważne. To, co mówiliśmy, odwołanie się do naszego zielonego życia.
Rozmawiałem ostatnio ze sztuczną inteligencją, dyskutując o tym. I wiecie, co wymyśliliśmy wspólnie? Green jobs, zielone technologie i rozwój w tym kierunku u nas dla Podkarpacia jest bardzo ciekawą drogą. Do tego potrzeba nam dostępu do internetu, ale zrównoważony rozwój. To, że Podkarpacie jest na zewnątrz kojarzone jako zielona przestrzeń, połączenie współczesnych technologii z zielonością tej przestrzeni, tego, żeby ludzie mogli się przyjeżdżać u nas uczyć podejścia ekologicznego i to, co zauważyliście pewnie w czasie pandemii, że ludzie potrzebują wolności, zieleni, przestrzeni, że chcą wyjść z dużych miast, z bloków, potrzebują choć kawałka przed sobą zielonej trawy, wzgórz, drzew. Tego bardzo potrzeba dla nawet zachowania psychicznego i ludzie wracają na Podkarpacie, jak z nimi porozmawiacie, po to, a tym sektorem Green Jobs jest też turystyka, której ja na przykład, to jest mój konik, jestem wiceprezesem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i udowodniliśmy, że w Małym Gorajcu, na końcu świata, nagle to może być miejsce, do którego przyjadą ludzie, żeby cieszyć się nawet tym, że otacza cię zieleń. I to na pewno jest przyszłość i myślę, że nadzieja dla młodych ludzi, tych młodych ludzi, których ja znam. No już chyba działa. To jest świetne to, co powiedziałeś. Ja dodam też, że na przykład już funkcjonuje na całym świecie taka turystyka właśnie związana z pracą, że na przykład programiści wyjeżdżają sobie w czyste, piękne tereny i tam sobie wynajmują domek na miesiąc, dwa, może nawet na rok, mieszkając tam i pracując sobie. Ale myślę, że podstawą, która tutaj jest, po pierwsze transport, po drugie dostęp do służby zdrowia. Młodzi ludzie nie wrócą tutaj, jeżeli nie będziemy mieć dobrego dostępu do służby zdrowia. Jeżeli my będziemy zamykać szpitale, jeżeli w takich Bieszczadach nawet jakby, no to mówię, że jeżeli będą zamykane szpitale, jeżeli nie będzie tutaj lekarzy, to ludzie młodzi nie będą chcieli tu być, dlatego że chcąc mieć dzieci, chcemy mieć też bezpieczeństwo zdrowotne dla tych dzieci. No i oczywiście też dostęp do dobrej edukacji. Bez tego po prostu nikt tutaj nie wróci. No każdy chce być, mieszkać w takim miejscu, które jest optymalne dla niego i dla jego potomstwa. A tu musimy przede wszystkim o to zadbać. Jeżeli będzie transport, nawet mówię, że jeżeli ten transport, ja mówię, że cały czas myślę o tej modernizacji tych kolei, żeby to była szybka kolej, gdzie faktycznie w ciągu tej godziny czy dwóch można dojechać do dużego ośrodka, gdzie można, nie wiem, pojechać właśnie do lekarza, czy ewentualnie, mówię, na studia, gdzie nie trzeba, to, czy do pracy, to już bardzo dużo dałoby i ci młodzi ludzie myślę, że chcieliby tutaj mieszkać. No i to oczywiście to, co powiedziała Wiktoria, oferta kulturalna, to, żeby po prostu tutaj chciało się żyć. My mamy na jedne z najpiękniejszych terenów, zdrowe, no i oczywiście tutaj jest w miarę spokojnie, więc naprawdę brakuje nam jedynie tego bezpieczeństwa właśnie zdrowotnego i tej edukacji na poziomie i transportu. To są takie podstawy po prostu. Także ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym jeszcze zadać pytanie, które może być trudne. Zastanawiałem się, czy ono ma związek tak naprawdę z tematem naszej debaty i z przyszłością regionu i z teraźniejszością regionu, ale pomyślałem, że tak, jednak. Bo Podkarpackie jest tym województwem, w którym według organizacji kobiecych większość szpitali, jeśli nie wszystkie, deklaruje sobie tę klauzulę sumienia i tutaj wszystkie. I tutaj przeprowadzenie legalnej aborcji, nawet na tych zasadach, które dopuszcza polskie prawo, jest niemożliwe. Znowu zdaniem według konwencji międzynarodowych, jakby dostęp do bezpiecznej, legalnej, dostępnej aborcji jest prawem człowieka. Pewnie nawet jeżeli uda się sformować koalicję związaną z ugrupowań demokratycznych, mając taki trybunał i mając, czy pseudotrybunał, czy mając takiego prezydenta, może być nam ciężko przywrócić sytuację, w której elementarne prawa człowieka są w kwestii praw kobiet po prostu przestrzegane. Chciałem was zapytać, czy
jakie rozwiązania, nawet doraźne, nawet takie szybkie, nawet takie, które można wdrożyć od razu, wasze ugrupowania, czy wy proponujecie, żeby tutaj na Podkarpaciu można było po prostu zadbać o swoje zdrowie w sytuacji, kiedy zajdzie się w ciążę? O, już teraz działa. To, co my proponujemy jak najszybszy powrót do tego kompromisu, który był przed tą haniebną ustawą i zrobienie referendum. Dlatego, że referendum jest wiążące. My nie będziemy w stanie nic zrobić. Nic nie będziemy w stanie, tak jak powiedziałeś, przy obecnej sytuacji, przy tym Trybunale, przy obecnym prezydencie na szybko. Dlatego to jest jedyna możliwość, żeby cokolwiek można było w tym temacie zmienić. Natomiast ja mówię, że oprócz tego przede wszystkim trzeba zadbać o kobiety, żeby naprawdę miały wybór. Nie żeby to była sytuacja taka, że w sytuacji, kiedy są w stresie, kiedy partner je opuści, czy kiedy no naprawdę są przestraszone, nie mają żadnego wyboru. One nie mają wyboru. Konkretny wybór będzie wtedy, kiedy ta kobieta będzie zaopiekowana przez państwo, czyli psycholog, czyli możliwość ewentualnie oddania dziecka do adopcji, czyli możliwość w sytuacji, kiedy jest to ciąża zagrożona, konsultacji, konkretnych konsultacji lekarskich, konkretnych badań, czy jeżeli jest to na przykład dziecko ma się urodzić na tyle niepełnosprawne, że może nie przeżyje po porodzie, hospicja perinatalne, czy ewentualnie jeżeli dziecko jest, no też mówię, żeby były w ogóle hospicje dla takich dzieci. My musimy dać kobietom wybór. Moja koleżanka we Włoszech dowiedziała się, że będzie miała dziecko z zespołem Downa. Pierwszą rzeczą było nie pytanie, czy pani chce się poddać aborcji, tylko czy pani chce urodzić to dziecko, ale my, jeżeli pani się zdecyduje urodzić to dziecko, to my zapewniamy pełną rehabilitację przez całe życie, my zapewniamy pomoc państwową, oczywiście dotacje do po prostu do działań. No i ona zdecydowała się, że urodzi to dziecko. A my, jeżeli pozostawimy, po prostu mówię, że sytuacji kobiety, że przestraszona, kiedy dostanie, zresztą często te obecnie diagnozy też mówię, nieraz są, ja sama osobiście dostałam diagnozę nieciekawą dwukrotnie i zostałam pozostawiona z tą diagnozą zupełnie sama. Zupełnie sama. Byłam przerażona. Dziękować, ja mówię, ja jestem osobą wierzącą, dziękować Bogu. Wszystko się skończyło dobrze, dzieci się urodziły zdrowe. Ale ja mówię, zawsze trzeba dawać prawdziwy, realny wybór, realny wybór. I też z drugiej strony nie może być tak, że część, ja mówię, ja jako osoba wierząca nie dokonałabym aborcji, ale ja nie będę zakazywać nikomu, bo to nie jest moja rola. Nie mam do tego żadnego prawa, żadnego prawa. Każdy z nas ma podejmować decyzję sam. Sam w swoim własnym sumieniu. I to jest, i myślę, że to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo i przekazuję. Dla mnie to jest sprawa najważniejsza i zawsze była. Dzisiaj obchodzimy rocznicę strajku kobiet pierwszego. Mija 7 lat, jesteśmy w gorszej sytuacji niż byłyśmy wtedy, kiedy wyszłyśmy na ulicę. Dla mnie te protesty wtedy to były pierwsze protesty, które współorganizowałam. Jeszcze kilka dni przed 3 października, 26 września, pierwszy czarny protest na rynku w Krakowie. I dla mnie to była taka sprawa, o której wiedziałam w 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz pierwszy wybory, że jeżeli zacznie się coś dziać w tym temacie, to ja chcę być na ulicy. Wtedy myślałam o tym, że chcę po prostu wyjść i protestować. Jeszcze nie, w ogóle nie wyobrażałam sobie, że będę organizować jakieś wielkie protesty i mówić do tysięcy ludzi, jak się potem potoczyło. I jako dla posłanki to też byłaby dla mnie sprawa najważniejsza i sprawa, w której nie chciałabym iść nigdy na żadne kompromisy. Uważam, że decyzja o przerwaniu ciąży czy decyzja o kontynuowaniu ciąży jest decyzją wyłącznie osoby, która,
która jest w tej ciąży. Uważam, że rodzicielstwo to powinien być wybór i radość i uważam, że państwo powinno wspierać osoby, które chcą założyć rodzinę, ale absolutnie nie powinno ingerować w decyzję o przerwaniu ciąży. I jeżeli chodzi o pakiet rozwiązań, my oczywiście mamy w programie legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, ale rozwiązaniem na już na pewno jest ustawa dekryminalizacyjna, którą złożyła Magda Biejat, która sprawiałaby, że pomoc w przerwaniu ciąży nie byłaby karana, tak jak jest to obecnie. Bo przypomnę, bo to trzeba powtarzać, że przerwanie własnej ciąży nie jest w tej chwili w Polsce nielegalne. To znaczy można zamówić sobie tabletki ze strony Women Help Women albo Women on Web i można te tabletki zażyć i nie jest to w żadnym wypadku coś, co powinno być karane, ścigane. To jest w tej chwili legalne, natomiast nielegalna jest pomoc. To znaczy, jeżeli to partner czy koleżanka zamówi te tabletki, to wtedy już tak podlega odpowiedzialności kryminalnej i to jest coś, z czym trzeba skończyć po prostu natychmiast. Ja uważam, że to powinna być pierwsza ustawa, którą przyjmie nowy Sejm, jeśli opozycja wygra wybory, bo tu po prostu chodzi o zdrowie i życie. A jeżeli chodzi o to, że szpitale już przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zasłaniały się klauzulą sumienia i odmawiały wykonywania legalnych wówczas zabiegów w przypadku poważnych wad płodu, to moim zdaniem po pierwsze likwidacja klauzuli sumienia, bo uważam, że jeżeli komuś sumienie nie pozwala na wykonywanie aborcji, to mógł zostać okulistą, a nie ginekologiem. Jest milion innych specjalizacji i po prostu to jest element tego zawodu, więc jeżeli komuś sumienie nie pozwala na wykonywanie swojego zawodu, to po prostu niech zmieni zawód. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest ważna, bo w Pro Familii oni twierdzą, że wcale nie dlatego, ale uważam, że jednak mogło mieć to wpływ. Pro Familii przestaną wykonywać aborcje w legalnych wtedy przypadkach. Po wielomiesięcznych protestach osób z zakrwawionymi banerami, z płodami przed szpitalem. Uważam, że tego absolutnie trzeba zakazać. Ze względu na osoby, które przychodzą do szpitala przerwać ciążę, ze względu na pracowników szpitala, tak jak teraz w Oleśnicy lekarki są szantażowane przez takie osoby, to jest po prostu skandal. Ale też ze względu na osoby w zagrożonych ciążach, które chcą w spokoju wejść do szpitala i nie patrzeć na zakrwawione banery pod swoim oknem i nie wysłuchiwać tych nagrań, które też po prostu wielokrotnie miałam okazję słyszeć godzinami, od których mózg się wywraca na drugą stronę. Po prostu trzeba z tym raz na zawsze skończyć i utrzymać szantaż zdala od szpitala. No i to jest chyba ta pierwsza taka platforma, z której możemy wspólnie wyjść jako demokratyczne ruchy i partie i ugrupowania. To, co nas łączy, że aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. To jest w tych konkretach. Mi bardzo podoba się ten konkret z Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. I tutaj w pełni popieram to, co powiedziałaś przed chwilą, że to jest obowiązek pomocy tym osobom, które podjęły tą bardzo trudną decyzję. Sam jestem rodzicem trójki dzieciaków i wiem, jak to musiałaby być trudna decyzja dla każdego, kto ją podejmie, ale to jest decyzja osoby, rodziny często i musimy dać wybór kobietom. I o to walczyliśmy przecież na strajku kobiet. Dobrze, że o tym przypomniałaś. Mi ostatnio niestety przypomniała pani poseł z PiS-u, która po strajku kobiet żądała wyrzucenia mnie z pracy za pomoc w organizacji i do tej pory nie może mi zapomnieć i wybaczyć, jak mogliśmy jej znicze pod biurem palić. Ostatnio pan Warchoł nas zaatakował z kolegą od ciebie, Zajdlem, że no, zabijacie dzieci. Bardzo agresywnie. Wczoraj. Nie, Zajdla i mnie to w telewizji ostatnio, pan Warchoł. To jest. Wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Bez Przemocy.
i rozmawialiśmy o tym i z psychologami, i z pracownikami pomocy społecznej, sądowymi, o tym, że ta przemoc, również słowna, jest tak obecna, jesteśmy tak przemocowym społeczeństwem, które narzuca nie tylko w sposób brutalny, fizyczny, ale i słowny swoją wizję. Nie potrafimy dyskutować. Ja się cieszę, że dzisiaj, pomimo tego, że startujemy z różnych list, jest tyle rzeczy, które nas łączy. Na pewno jest wiele rzeczy, które nas w jakiś sposób dzielą, ale jeśli mamy zmienić Polskę, jeśli mamy zmienić Podkarpacie, to ten na pewno kompromis tutaj wspólny, a szczególnie dotyczący dostępu do bezpiecznej aborcji jest na Podkarpaciu kluczowy i nie damy sobie tego zmienić i nieważne jakie będą wyniki wyborów, będziemy o to dalej walczyć. Tak, to ja na moje trzy pytania, jednak ja pozostanę przy dwóch, bo Państwo macie dużo do powiedzenia, mam wrażenie. A ja też nie chcę przerywać, jeżeli mówicie ważne rzeczy. Więc dobra debata powinna trwać pewnie 60 minut, żeby mieć taką pełną dramaturgię, ale w takim spotkaniu, jakie my mamy, gdzie jesteśmy w innych okolicznościach takich, że możemy w pogłębiony sposób porozmawiać, mamy dużo więcej czasu i resztę tego czasu chciałbym oddać naszej wspólnej publiczności, która tutaj przyszła porozmawiać z Państwem i zadać pytania, ale może też skomentować to, co usłyszeli. Więc ja otwieram nasz open stage, nasz mikrofon dla Państwa i będę go przekazywał po prostu. A skoro masz mikrofon, to pewnie zapytasz. Ja mam pierwsze pytanie. Marcin, poruszyłeś kwestię klauzuli sumienia, a mam do Was pytanie i poproszę o odpowiedź każdego kandydata. Jakie jest Wasze stanowisko odnośnie usunięcia ze sfery prawnej klauzuli sumienia w jednostkach publicznych służby zdrowia? Czy jesteście za, czy to powinno być, czy nie powinno być? A jeśli tak, czy nie, to dlaczego to powinno być, bądź nie być? Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. To jest ten konkret, o który będziemy naprawdę walczyć. I krótko odpowiadając to, co powiedziałaś, zgodzę się w pełni. Szpital, szczególnie w tych sytuacjach, nie powinien móc zasłaniać się klauzulą sumienia. Czas zmienić pewnie pracę. Tak, ja to powiedziałam jako pierwsza, może gdzieś umknęło, więc powtórzę. Jestem za zniesieniem klauzuli sumienia. Uważam, że jeżeli komuś sumienie nie pozwala na wykonywanie wszystkich obowiązków związanych z zawodem, a uważam, że jednym z obowiązków zawodu ginekologa, ginekolożki jest przerywanie ciąży, to powinien zmienić specjalizację albo zawód. Jest wiele pięknych specjalizacji medycznych, w których sumienie osób wykonujących nie będzie narażone na trudne dla nich moralnie decyzje, jeżeli ta decyzja dla lekarza o pomocy pacjentce jest taką trudną decyzją. W związku z tym myślę, że czas pomyśleć nad wyborem takiej specjalizacji, w której takich dylematów nie będzie. Na pewno w szpitale, przepraszam, że jeszcze dodam, mają możliwości zapewnienia odpowiedniej obsługi. To powinno stać po stronie szpitala, żeby tam była osoba, która w razie potrzeby, przecież to nie jest zabieg dokonywany codziennie i tych specjalistów jest dużo. I trzeba zawsze próbować o tym też myśleć, że na pewno są osoby, które będą miały z tym duży problem. Jeśli nie ma często miejsc pracy też w szpitali, tak zbyt wielu u nas na Podkarpaciu nie ma, więc to też jest do przegadania i przedyskutowania tak jeszcze. Ja uważam, że też nie możemy w taki sposób drastyczny, jak Wiktoria mówi, dlatego że może nam zabraknąć lekarzy ginekologów, jeżeli wszyscy nie będą mogli, no, będą musieli po prostu przerywać ciążę. Natomiast zgodzę się tutaj z kolegą, że faktycznie są osoby, dla których to nie jest żaden problem i myślę, że każdy szpital powinien po prostu mieć taką osobę,
która zgodzi się i która będzie w tym temacie, po prostu, która będzie pracować w ten sposób. Natomiast nie możemy wszystkich zmuszać i mówić, że no zmień sobie zawód, jeżeli ci nie pasuje, bo tak jak mówię, no naprawdę my nie mamy dużo wcale lekarzy ginekologów. Dzisiaj dostać się do lekarza ginekologa to wcale nie jest tak prosto, więc także ja mówię. Naruszenie konstytucji, bo konstytucja zapewnia rozdział państwa od kościoła i teraz wprowadzenie tego typu treści w przestrzeń prawną to jest naruszeniem konstytucji, bo instytucje szpitalne powinny być świeckie i tutaj kościół nie ma nic do gadania, ani żadna jego ideologia. I jeśli będziemy mieszać te porządki, to będziemy się za chwilę wracać do poziomu na przykład Afganistanu, czy wrócimy do średniowiecza. Dlatego powiedziałam, że szpital powinien zapewnić, żeby takie osoby, żeby te zabiegi mogły być wykonywane. Natomiast nie możemy też zmuszać ludzi, żeby działali całkowicie wbrew własnemu sumieniu, bo to też jest jakby naruszanie ich godności osobistej. Przepraszam bardzo, ale mówię, że każdy człowiek ma prawo również w naszym kraju do wolności wyznania. I nie możemy zmuszać ludzi, którzy wierzą, że to jest zabójstwo, do tego, żeby dokonywali tego zabójstwa. Przepraszam, że tak powiem w taki sposób. Natomiast tak jak mówię, każdy szpital powinien mieć lekarza ginekologa takiego, który dokona takiego zabiegu, który jest, nie będzie się zasłaniał żadnymi klauzulami sumienia czy czegokolwiek. Dla niego po prostu to będzie normalne. Na tej zasadzie. Zawsze będzie możliwość odwołania się do tego. A jeśli po prostu nie będzie, no to wtedy dana osoba niech sobie założy własny szpital, gdzie nie będzie dokonywać aborcji czy coś innego. Natomiast ta usługa, jeśli mogę to tak nazwać, medyczna, to ona powinna być powszechnie dostępna i nie powinno być żadnych przeszkód natury światopoglądowej. I to jest właśnie problem, który doprowadził onegdaj do nawiązania kompromisu aborcyjnego, który po latach okazał się błędem. Dlatego wydaje mi się, że należy korzystać z doświadczeń i zmieniać to, co było złe, bo kompromis był złem. Wie pan co, ja się nadal nie zgodzę, dlatego że nie można ludzi zmuszać do sytuacji, kiedy uważają wewnętrznie, głęboko, są przekonani, że to jest złe, do czynienia zła. Nie można po prostu ludzi zmuszać. Natomiast jest dużo ludzi takich, dla których to nie jest, których światopogląd pozwala im przerywać ciążę. Więc ja mówię, że tutaj nie możemy zmuszać, nie możemy w ten sposób robić. Proszę pana, w różnych krajach jest różnie przyjęte. W różnych krajach jest różnie przyjęte. Na przykład Czechy, dla Czech jest to normalne, ale Czechy są całkowicie państwem świeckim. Większość osób tam nie ma. Nie ma osób dużo wierzących, więc. A w Niemczech, w Danii, we Francji, w Anglii, jakie tam są przyjęte? Wie pan co? Nie, szczerze mówiąc, nie wnikałam, wiem, że jest dostępna aborcja na życzenie, natomiast też nie wnikałam w to, jak to wygląda z perspektywy lekarzy. Lekarz jest pracownikiem. Znaczy, jeśli też mógłbym proponować, nie wchodźmy w zbyt głębokie, osobiste dyskusje, bo tu chodzi o to, żeby przepytać kandydatów, nie zaś prowadzić własne, przekazywać naszą, jako publiczności, nasz punkt widzenia. Także może. Jedno zdanie tylko. Chciałam się jeszcze odnieść do tego, dlaczego w ogóle ja mam problem z konstruktem klauzuli sumienia jako takim, bo uważam, że bardzo
często jest to narzędzie pewnej presji społecznej i wydaje mi się, że to byłoby dla tego jednego wyznaczonego lekarza też obciążające, że tutaj po prostu cały zespół podpisał, a ty czarna owca nie podpisałaś, to do ciebie będziemy wysyłać te złe kobiety. Bo trochę się obawiam, że taka atmosfera byłaby wytwarzana w szpitalach, a ja tego nie chcę. Uważam, że aborcja jest zabiegiem medycznym, do którego pacjentki mają prawo, który wchodzi w zakres świadczeń, które świadczą lekarze ginekolodzy. I wiemy też z licznych przykładów, że często było tak, że lekarz się zasłaniał sumieniem w publicznym szpitalu, a w swojej prywatnej praktyce po godzinach, jak dostał 2000, to już go to sumienie tak nie gryzło. Więc mam poczucie, że klauzula sumienia też często była po prostu dobrym PR-em, bo tak wypadało w szpitalu, a nie jakimś faktycznie realną potrzebą serca. I myślę, że jest naprawdę wiele sposobów, w jaki lekarze mogą pomagać pacjentkom, tak jak powiedziałam, w ramach innych specjalizacji, jeżeli faktycznie czują, że wykonywanie aborcji jest czymś, co stoi w sprzeczności z nimi. Ale ja nie chciałabym, żeby ginekolodzy i ginekolożki używali takiego konstruktu, bo obawiam się, że skończymy tak, jak było parę lat temu, z tym, że no, teoretycznie można przerwać ciążę, jeśli została wykryta poważna wada płodu, ale w praktyce tutaj cię odeślemy do innego szpitala, to ci nie powiemy, bo może jednak sumienie też nie pozwala mi powiedzieć, która koleżanka mogłaby ci pomóc, a w ogóle to jedź sobie do innego województwa na drugi koniec kraju. Ojej, skończył się termin, przykro nam, już nic nie możemy zrobić. Nie ma powrotu do tego. No, dobrze. Teraz moja kolej. Kandydujecie wszyscy z Podkarpacia. Możemy powiedzieć, że tak, zaczynając, lewica, centrolewica, prawica, oczywiście wszystkie formacje prodemokratyczne. Powiedzcie mi, co byście powiedzieli do młodych ludzi na Podkarpaciu, którzy chcą głosować na Konfederację. Jak wiadomo, niestety, mówię ze swojej perspektywy, ta formacja tutaj czuje się bardzo pewnie, nie bez przyczyny w ubiegłej kadencji z Rzeszowa został wybrany poseł Braun, który się wsławia różnymi dzikimi pomysłami, wyrywaniem mikrofonów profesorom i tak dalej. Co byście powiedzieli młodym ludziom, żeby ich zachęcić, czy żeby ich przekonać, żeby oddali swój głos akurat na waszą formację, a nie na Konfederację? To jest najbardziej skrajna rzecz, jaka dotyka nasz kraj. Konfederacja budzi demony i nienawiść. I to, o czym mówiłem, o tym Światowym Dniu Bez Przemocy. To jest najbardziej chyba przemocowa grupa, jaką ja znam, ubrana w garnitury. I to, że teraz próbują przypudrować swoją ideologię hasłami wolnościowymi, nazwijmy to, ekonomicznymi. No, na szczęście w nich przegrywają, jak w dyskurs się wchodzi, jak się wchodzi w rozmowę, jak się zrozumie zasady działania naszego społeczeństwa, na szczęście przegrywają, ale trzeba rozmawiać, informować, jakie naprawdę są idee, które oni głoszą. Niepłacenie podatków, płacenie podatków uważam za jedną z bardziej patriotycznych rzeczy, jaką robimy w życiu. I jeśli ktoś myśli, że dobrem dla Polski, dobrem dla ogółu jest niepłacenie składek, nieodprowadzanie podatków, życie dla samego siebie, to uważam, że błądzi i to bardzo. Popkulturowa jest Konfederacja. Próbuje robić show, zabawę, pokazywać, że
polityka, piwko to właśnie jest dobra zabawa. Tu naprawdę polityka może być inna, ja w to wierzę i dlatego też do niej wchodzę z organizacji pozarządowych, żeby pokazać, że jest możliwa, ale że nie ma brunatnej twarzy, nienawiści do innego człowieka, do wielokulturowości, do różnorodności, bo w ten sposób się zamykamy. Młodzi ludzie, niech sobie uświadomią to, że z badań, jestem socjologiem i wynikają dwie rzeczy. Czego najbardziej się boją młodzi ludzie, wiecie? Odcięcia od internetu i wyjścia z Unii Europejskiej. Tego, że zamkniemy się na inne kraje, że będziemy znowu mieli paszporty, że będziemy wyjeżdżać, a przecież Konfederacja chce tego, żebyśmy Polska dla Polaków, zamknijmy się, zabarykadujmy, nie płaćmy podatków i odetnijmy się, jak Korwin mówił, po co on poszedł do Europarlamentu, żeby... No tak, więc niech sobie młodzi ludzie zastanowią, co oni wybierają. Sami nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, chcą móc podróżować, być otwarci, znają języki, a tutaj wybierają coś, co nas zamyka w małym bąblu i buduje wokół nas mury, granice. Świat się zmienia, staje się wielokulturowy, wielojęzykowy i taka jest otwartość też tej naszej przestrzeni, która ma szansę, więc jak młodzi ludzie sobie tego nie uzmysłowią, ja staram się im to opowiadać, że bądźmy otwarci, a nie zamykajmy się. I dla mnie głównym kontr jest tutaj wśród młodych walka o to, żeby nie poszli w stronę Konfederacji. I mam nadzieję, że każdym czynem, który robimy w życiu takim codziennym, udowadniamy to. Dzięki. Tak, ja myślę, że Konfederacja jest tak napompowana tym swoim PR-em, że bardzo często wystarczy zapytać dlaczego i trochę podrążyć i można bardzo skutecznie pokazać danej osobie, że ta całościowa wizja Konfederacji jest całkowicie sprzeczna z tym, czego ta osoba tak naprawdę by w życiu chciała. Parę lat temu było w Sanoku spotkanie z Adrianem Zandbergiem, na które wpadła taka grupa, wtedy jeszcze nie było Konfederacji, ale generalnie tak nastawionych nacjonalistycznie chłopaków, wpadli z takim impetem, że rozwalili drzwi do kawiarni, więc z takimi dość negatywnymi emocjami, ale zostali zaproszeni, żeby usiąść i pogadać. I jeden zaczął opowiadać o tym, że jest ratownikiem medycznym, opowiadać o tym, jakie ma problemy. Ratownicy medyczni, wiadomo, jedna karetka, trzy firmy w jednej karetce, wypychanie na samozatrudnienie, bardzo kiepskie warunki pracy, pomimo tego, że są to osoby bardzo dobrze wykształcone, niezbędne do ratowania życia ludzkiego, a mimo tego nie są dobrze traktowane. Nie wiem, czy te osoby wyszły z tego spotkania, postanawiając, że do tego momentu już będą głosować tylko na Razem. Mam nadzieję, ale nawet jeśli nie, to wyszły z tego spotkania już bardzo grzecznie, mówiąc przepraszamy za te drzwi, dziękujemy za rozmowę. I myślę, że takie rozmowy są właśnie tym, co trzeba robić, bo bardzo często ludzie, na przykład, którzy głosowali na Konfederację poprzednio, byli później bardzo zdziwieni przy wyroku Trybunału Konstytucyjnego chociażby, że posłowie Konfederacji to poparli, a ja na nich głosowałam, bo myślałam, że oni są fajni, obiecują niskie podatki, a ta cała reszta to tylko tak sobie gadają i tak nie jest naprawdę. I teraz mi źle, i teraz się czuję oszukana. No, mam nadzieję, że już drugi raz ta dziewczyna akurat, o której teraz myślę, się już nie da oszukać i już więcej tego błędu nie popełni. Konfederacja pokazała, myślę, że w tej kadencji Sejmu swoją prawdziwą twarz. Miała teraz po zmianach osobowych na początku tego roku trochę zwyżkę sondażową i zrobiła się nagle popularna, ale ta bańka już zaczyna pękać. Oni zaczynają spadać, bo ludzie zaczęli faktycznie sprawdzać, co stoi za tym piwkiem z Mentzenem i bardziej czytać i zastanawiać się, co w tych programach tak naprawdę siedzi i co to są za ludzie. A to są ludzie po prostu niebezpieczni i cynicznie
podsycający nienawiść na problemach społecznych. Także myślę, że akurat konkretnie wyjaśnianie, jak naprawdę wygląda program Konfederacji i że to często nie jest to, czego ludzie chcą w swoim życiu, a szerzej również edukacja i poznawanie ludzi, bo bardzo często boimy się ludzi, których nie znamy, a jak się okaże, że ta osoba czarnoskóra to nie jest jakiś mityczny człowiek, który tutaj po prostu przyjedzie i będzie gwałcić, mordować i rabować, tylko to jest moja sąsiadka dentystka, która mi wyleczyła bolącą szóstkę, a ta straszna para lesbijek, która przyjdzie i będzie porywać nasze dzieci, to są moje koleżanki z pracy, z którymi świetnie mi się chodzi na kawę, no to nagle ta figura innego przestaje już być taka straszna i stajemy się automatycznie bardziej akceptujący. Po prostu poznajemy ludzi i przekonujemy się o tym, że nie ma się czego bać. Także myślę, że edukacja i otwartość są tutaj kluczem, a my jako kandydaci musimy jak najwięcej mówić ludziom teraz, jaka naprawdę jest Konfederacja. To ja się odniosę do niedawnego wywiadu Mazurka z Wiplerem. Chciałabym zauważyć, żeby sobie młodzi ludzie obejrzeli to, dlatego że tam Wipler bardzo powiedział wyraźnie, że dla niego płaca minimalna powinna nie istnieć i że ewentualnie powinna zależeć od regionu, czyli duże miasta, wiadomo, w dużych miastach ona powinna być wyższa, a w tych małych miastach, małych miasteczkach na Podkarpaciu, no to wiadomo, że my tutaj mamy niższe koszty życia, no tak, na pewno mamy niższe koszty życia, zwłaszcza jak trzeba wszędzie dojechać, to już nam w jednej i tak samo mamy wszystko niższe, więc tutaj, jeżeli młodzi ludzie chcą zarabiać 5 zł na godzinę, bez umów, bez niczego, to proszę bardzo, nie głosuję na Konfederację. Powiem szczerze, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że większość z tych ludzi, którzy jest w Konfederacji, to są ludzie, którzy nawet nie mają za wielkich idei, nie wiadomo jakich, prawicowych, czy lewicowych, czy jakikolwiek. No, przepraszam, lewicowych akurat nie, ale prawicowych mocno. Ale to są cyniczni przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystywać młodych ludzi. Po prostu. Im zależy na tym, żeby móc sobie zbijać majątek na tym ciemnym ludzie, który po prostu uwierzy, że można podatków nie płacić. Gdzie byśmy byli dzisiaj bez podatków? Brak szpitali, brak szkół. Stać tylko by było na tych, których by było stać na prywatne leczenie. Ludzie pod mostami, bo tak by to wyglądało. Niestety, no, podatki są nam potrzebne. Jak można powiedzieć, że nie można czy nie płacić ZUS-u? Ja po prostu mówię, że naprawdę Konfederacja to są cyniczni ludzie, którzy chcą wykorzystywać innych ludzi, zwłaszcza tych młodych, do tego, żeby móc zarabiać na nich pieniądze. Więc niech, jeżeli młodzi ludzie chcą głosować na Konfederację, niech głosują, ale niech się później nie dziwią, że tu na Podkarpaciu są najniższe zarobki. Dziękuję. Więc najpierw ja bym chciała krótko odpowiedzieć na pytanie Jacka, bo dobrze, żeby to jednak wybrzmiało, czyli o kwestię klauzuli sumienia w innych krajach. Strona demagog.org.pl. Ostatni raz temat klauzuli sumienia na forum Rady Europy był podnoszony w 2010 roku. Zgromadzenie parlamentarne 7 października 2010 roku przyjęło rezolucję numer 1763 pod tytułem Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Hiszpania. Kwestię tę reguluje m.in. Konstytucja, niedosłownie ustawa z 2010 roku o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym i o dobrowolnym przerywaniu w ciąży. Niemcy. Nie ma tam jednej konkretnej regulacji, jednak o klauzuli sumienia mówią m.in. ustawa z dnia 27 lipca 1992 roku o unikaniu i pokonywaniu konfliktów związanych z ciążą, czy ustawa z dnia 13 grudnia 1990 roku o ochronie embrionów. Wielka Brytania. W ustawie z 1967 roku o aborcji oraz ustawie z 1990 roku o zapłodnieniu i embriologii.
Ustawa medyczna z 1983 roku. Włochy, klauzula sumienia jest zagwarantowana w konstytucji oraz innych aktach prawnych. To tyle, co mogłam sprawdzić za pomocą paru kliknięć, więc tutaj odpowiadam. Natomiast teraz moje pytanie do kandydatów, żeby tutaj troszkę spuścić pary. Jak widzicie rozwój kulturalny Podkarpacia? Ponieważ ten temat kultury, tak jak śledzę kampanię, on się albo nie pojawia wcale, albo pojawia się na marginesie marginesów. Dziękuję. Lepiej działa włączonym. Ja się z tobą zgadzam, że ten temat się zdecydowanie za mało pojawia w kampanii. A mam wrażenie, że jak już się pojawia, to nie do końca od tej strony, od której ja bym najbardziej chciała, żeby się pojawiał, a najbardziej bym chciała, żeby się pojawiał od strony lokalnych domów kultury. Jako osoba, która bardzo dużo korzystała z oferty Młodzieżowego Domu Kultury jako nastolatka i Sanackiego Domu Kultury, bo mamy dwa takie najważniejsze ośrodki, uważam, że praca, która jest tam wykonywana dla rozwoju młodych osób i możliwości, które one dają, poznania fantastycznych ludzi, zrobienia czegoś wspólnie, w ogóle uwrażliwienia młodych osób na kulturę, są niesamowite i powinny to być inicjatywy, które jak najbardziej powinny być wspierane, a w tej chwili nie są. Na przykład nasz Młodzieżowy Dom Kultury został przekształcony z placówki kulturalnej w odwrotnie, z oświatowej w kulturalną, co było związane z kompetencjami osoby, która akurat obejmowała stanowisko kierownicze, to znaczy konkretnie z tym, że nie miała uprawnień pedagogicznych, a to pociągało za sobą bardzo wiele negatywnych konsekwencji dla pracowników wtedy, bo przestawała ich obejmować karta nauczyciela i różne regulacje, które wcześniej mieli, które gwarantowały im lepsze warunki pracy. A jak została przekształcona w placówkę kulturalną, to rozpoczęła się trochę równia pochyła i wymuszanie bezpłatnych urlopów, rozwiązywanie umów na wakacje, różne takie rzeczy. I dużo osób po prostu zaczęło odchodzić i nie chciało, nie mogło sobie pozwolić na pracę w takich warunkach. I to jest coś, co mnie bardzo boli i uważam, że powinniśmy więcej o tym mówić, że to jest po prostu ważne. I to powinno być ważne dla młodzieży, dla rodziców, żeby ta oferta kulturalna była i nie tylko na poziomie, że przyjedzie do nas teatr z większego miasta i wystawi sztukę, tylko żebyśmy też sami tę kulturę lokalnie tworzyli i wspierali osoby, które chcą ją tworzyć, bo to są takie działania, które potem dają wrażliwość na całe życie i są też elementem takiej edukacji, do otwartości, do współdziałania, do porzucenia tej rywalizacji, na którą tak bardzo nastawia nas szkoła, a po prostu czerpania radości, zrobienia czegoś wspólnie. I dla mnie przede wszystkim o tym powinien być rozwój kultury w mniejszych ośrodkach. I to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo chciałabym walczyć o wsparcie placówek i osób, które to robią. A oprócz tego oczywiście wsparcie dla artystów zawodowych, którzy bardzo często są w bardzo kiepskiej sytuacji. Jeżeli zachorują, czy jeżeli chcą przejść na emeryturę, to często zostają bez środków do życia i jak najbardziej to też są osoby, które państwo powinno wspierać. Ja powiem tak, że chciałabym przede wszystkim, żeby fundacje, które powinny służyć kulturze, służyły kulturze, a nie żeby pieniądze szły na kulturę, a nie na jakieś dworki plus, jak obecnie to się dzieje, czy na dofinansowywania celowe. No, wiemy dobrze, że w tej chwili kościołów czy innych no, zgodnych z jedyną słuszną linią obiektów. To jest pierwsza rzecz. Faktycznie my mamy w Polsce w obecnej sytuacji kryzys kulturalny. Kryzys kulturalny jest związany między innymi z tym, że no, widzimy, co się stało z telewizją publiczną, co się stało z radiem publicznym. Zostają nam jakby narzucone z góry pewne normy zachowań wręcz,
które dla większości osób wykształconych są nie do przyjęcia. Więc uważam przede wszystkim, że kultura powinna zostać przywrócona zarówno do mediów publicznych, jak i przede wszystkim do wolności kulturalnej. Wolność tego, co my chcemy przekazywać, powinna być przywrócona. Bo w obecnej sytuacji, jaką mamy w kraju, nie ma tej wolności. Nie ma wolności tego, co jest przekazywane. Także to jest z mojej strony. Na pewno większe dofinansowanie do kultury jest potrzebne. No to teraz wpadliście, bo to kultura. Okej. Okay. Wiecie, jako socjolog to wiem, że jest tam 100 różnych opisów, czym jest kultura, ale zajmuję się tym, robię to i mam doświadczenie z różnych źródeł. Nawet jako wicedyrektor Domu Kultury myślałem, że można zmienić system od środka, ale się załamałem troszeczkę będąc w tym. Popatrzcie, jaki jest dostęp do kultury, jaka jest jakość. I jak mówiliśmy o szkole XIX-wiecznej, to obawiam się, że podejście do kultury jeszcze jest XVIII-wieczne. I to, jak zatwardziałe myślenie jest o zbawczości nadawania kultury odgórnej. Oświecimy naród. Zauważcie, że jak fajne jest działanie w kulturze, gdy się pyta ludzi, gdy się z nimi rozmawia, gdy się mapuje, gdy ta kultura nie jest od godziny 8 do 15 i nie polega tylko na robieniu, przecinaniu wstęg, otwieraniu dróg, organizowaniu jakiegoś. A później się dziwią w tych domach kultury, czemu ludzie nie przychodzą? Zrobiłem takie piękne wydarzenie, a nikt nie przyszedł. Dlatego troszeczkę niesmaczony działaniem w kulturze oficjalnej. Robimy swoje własne działania oddolne, angażujące, bardzo pytające i wierzę, że kultura ma olbrzymią moc i siłę, bo to bardzo wyróżnia człowieka, że chce tego, że powinno się ludzi pytać, ale powinna być duża rewolucja też w tym, jak podchodzimy do działań kulturalnych i mam nadzieję, że to się uda zrobić, bo patrzę na kulturę z olbrzymią nadzieją i wierzę, że wspólnie możemy to zrobić nawet po tych wyborach, ale trzeba odcenzurować bardzo to, co się wydarzyło, tą czapę, która jest nałożona. Od zwykłych dyrektorów domów kultury, którzy często są z nadania po prostu albo burmistrza, prezydenta, czy nie patrząc nawet politycznego, takiego lokalnego. Jak inaczej działa Dom Kultury, gdy wchodzi do niego pasjonat, gdy człowiek z wizją, z energią, z chęcią. Oni często są za bardzo gaszeni. Ja kiedyś chciałem zaprosić naszego burmistrza z Cieszanowa na to, żeby pojechał do mojej koleżanki, która przejęła Dom Kultury jako stowarzyszenie. I okazuje się, że całkowicie to inaczej działa. Ludzie przychodzą, angażują się. Ten Dom Kultury też sam na siebie zarabia. Dziewczyny i chłopaki zrobili tam catering, organizują wydarzenia. Na kulturze też potrafią w jakiś sposób zarabiać. No ale popatrzmy, gdzie kultura jest teraz tworzona. Na przykład dostęp zwykłych ludzi przez środki masowego przekazu. Strajkowaliśmy ostatnio pod Radiem Rzeszów, żeby zdjąć cenzurę tą polityczną, żeby dziennikarze mogli być dziennikarzami, żeby mogli puszczać muzykę, jaką chcą, żeby mogli mówić o czym chcą. Nie powinna żadna siła polityczna wpychać tam paluchów i jeśli to są media publiczne, one powinny być publiczne i powinniśmy znaleźć dla każdego tam naprawdę miejsce i z tym na pewno mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo ludzie jakoś tak próbują sobie zagarnąć, że moja kultura jest mojsza niż twoja i na pewno cały program znów, a my powinniśmy chyba już płynąć do brzegu. Więc
Ja tylko powiem na przykładzie naszym, tych działań naszych oddolnych, czy z młodymi ludźmi, dajmy im realizować swoje pasje. Ja uważam, że każdy ma swoje supermoce, że każdy z nas, a okazuje się, że jest poetą, inny dzierga, inny w kulturze, w sztuce, prawie każdy z nas działa. Albo znamy kogoś. Wśród naszych sąsiadów są wspaniali ludzie, pozwólmy im realizować swoje pasje i jest to możliwe. My na przykład jako Stowarzyszenie Folkowisko udowodniliśmy to nawet nie tylko w małych miejscowościach, ale w większych, dużych, że jak się robi to z pasją, z energią, z uśmiechem, to można. Koła gospodyń wiejskich też robią bardzo często super robotę dla kultury. Wydaje mi się, że fajnie o tym wspomnieć. Zaorane zostały systemem rozdawnictwa pieniężnego. Przysięgam, sorry, powiem to brutalnie, ale zabiło to w wielu miejscach entuzjazm działania oddolnego, samoorganizacyjnego. Ja to patrzę z perspektywy naszej. Te 3000 czy inne złotych, już nic nie będziemy robić, bo nam się należy. Zabiło oddolność inicjatyw społecznych. Szczerze wam mówię, jako ja patrzący i działający w tym środowisku, koła gospodyń bardzo często robiły coś, żeby, bo był cel, był pomysł, chciało się, pojedziemy. Teraz systemy zbyt dużego rozdawnictwa często też powodują to, że nawet napisanie jakiegoś projektu bardzo prostego, ale złożenie burzy mózgów powoduje kreatywność. Została zabita kreatywność kół gospodyń wiejskich i to mówię stanowczo jako praktyk. Sorry. Ja się nie do końca zgodzę. Uważam, że są takie, które robią fajną robotę dla kultury cały czas. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. To Karol, ten od kolei. Ja nawet nie mam specjalnych pytań, ale mam takie informacje, które chcę przekazać trójkom. Zacznę od tego, może od końca, że w temacie działań społecznych, kulturalnych, to przypomnę, że Titanica zbudowali inżynierowie, a Arkę Noego amatorzy. I tak jest z kulturą w naszym kraju. I to właśnie w amatorach, tych, którym się chce robić, jest siła, w tematach kulturalnych. I to jest takie moje podejście też trochę do życia. Natomiast powiem teraz parę rzeczy niepopularnych, ale parę rzeczy popularnych. Po pierwsze w temacie kolei. Jest potencjał powrotu kolei w nasz region. I nie mówię tu o Przemyślu, bo Przemyśl się obroni. 31 par pociągów do Przemyśla, połączenie z 6 stolicami europejskimi. On się obroni. Mówię teraz o powrocie pociągów w Bieszczady. Linia kolejowa 102 po danach technicznych, mówię od strony technicznej, jest w stanie puścić trasę pociągu do Łuszczyk przez Ukrainę. Ukraina zrobiła swoje torowisko, jest tam możliwość, ale decyzyjność jest w Warszawie i w Kijowie. To są w tej chwili te elementy, które są na graniu. Pocieszającym faktem niechaj będzie to, co mówię dla ludzi, którzy się opierali o pomoc humanitarną z Ukrainą, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie schyrować, ściągnąć ludzi, gdyby doszło do jakiegoś kryzysu humanitarnego znowu na granicy. Czyli jesteśmy w stanie wysyłać transporty kolejowe, czy linią 108, czy linią 102, a żeby przywieźć stamtąd tą trasą ludzi. Czyli potencjał granicznego ruchu został zwiększony. Dwa, było tu temat wykluczenia poruszenia. Jednak prosiłbym o zadawanie pytań kandydatom, mnie zaś o odpowiedzi, bo my z kandydatami rozmawiamy. To króciutko w takim razie. Mam tylko jedno pytanie do was. Czy będziecie nas godnie reprezentować? Będziemy. Z tą moją godnością to bywa różnie. Wiesz, czasem na bosaka, bez krawata, zależy kto jaką ma godność, więc tego, że w krawacie pójdę, to ci obiecać nie mogę. W mojej miejscowości mieszka już jeden były poseł, teraz niestety sędzia Trybunału, za którego się wszyscy musimy wstydzić, więc powiem tak, ja po prostu muszę tę godność mojej miejscowości przywrócić. To jest wręcz moja powinność.
co do tego, co mówił Marcin, to przyznam, że ja też miewam takie pomysły. Ostatnio po konferencji prasowej wlazłam do sztolni szukać nietoperzy w sukience. Także jeżeli chodzi o to, że się gdzieś nie ubłocę w trakcie pracy, czy że będę zawsze perfekcyjnie ubrana, to może też nie mogę obiecać. Natomiast pracuję ciężko jako aktywistka już trochę lat i chciałabym równie ciężko pracować w Sejmie i walczyć o rzeczy, które są dla mnie ważne. Bo nam się chce, tak jak z tą kulturą, wiecie, to tak jest. Tak mi się wydaje. Po prostu jeden, dwa, to często są takie osoby, które już czują to, że są. My możemy, nie musimy. I chyba każdy z nas z taką decyzją poszedł tutaj, że wierzymy, że możemy i chyba czuć to w nas, nie? Darek, chciałeś zapytać, przepraszam. No właśnie chyba zrezygnuję, bo taki miły akcent na koniec padł, nie będę psuł nastroju, więc było to ważne pytanie, a wymagałoby długich odpowiedzi, więc zostawmy sobie to na kolejną debatę może. Jak powiem, czego mi brakowało naszej pograniczności w tej debacie. Wiecie co, nie porozmawialiśmy sobie o tym, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji, a dla naszego regionu myślę to jest tak kluczowe i tego brakowało. Tutaj rzucam ten temat. No dobrze, to zadam to pytanie jednak, bo ono miało dotyczyć postawy Nasza Chata z Kraja, która tutaj w Podkarpackim jest wyjątkowo popularna. Ja pochodzę z Wrocławia i widzę tą różnicę naprawdę. I co chcielibyście zrobić, żeby to zmienić? Bo otwartość, myślę, jest... Pierwsze słowo, ja przepraszam, nie zrozumiałem pierwszego słowa. Taka postawa Nasza Chata z Kraja, czyli ja się nie interesuję, ja mam swój kawałek podłogi, ja tutaj robię na nim co chcę, ale to, co dookoła się dzieje, to bylem ja miał spokój, to się nie angażuję. To moim zdaniem trzeba zmienić, żebyśmy zaczęli być otwarci, być normalnym, otwartym, cywilizowanym społeczeństwem. A jak to zrobić, to ja nie wiem, ale mam nadzieję, że wy wiecie. Powiem ci, że się nie zgodzę. To znaczy ja mam poczucie, że u nas w regionie jest bardzo dużo takiej potrzeby rozmowy z drugim człowiekiem i tak zauważyłam, że to jest coś takiego, że nie wiem, czekasz z kimś na światłach, na przystanku i zaczynasz z nim rozmawiać i u nas ludzie to robią, a na przykład w dużych miastach niespecjalnie. Raczej już każdy ma słuchawki, każdy w swojej bańce, a my mamy tutaj bardzo dużą potrzebę rozmowy z drugim człowiekiem i dosyć dużą ciekawość też drugiej osoby i wcale nie jesteśmy tak zamknięci, jak się nas próbuje przedstawiać. No, co mi chcesz powiedzieć? Może zostałem źle zrozumiany. Mi chodzi raczej o taki brak aktywności społecznej. No, to widać na protestach, w liczbie osób. Generalnie ludzie nie chcą się udzielać społecznie. Nie chodzi mi o otwartość taką codzienną, towarzyską, ale właśnie o zaangażowanie w jakieś wspólne działania. Duże albo małe, to mogą być duże protesty, mogą być mała działalność typu koło gospodyń wiejskich. Myślę, że przede wszystkim nie zniechęcać, że bardzo dużo ludzi przeżyło w swoim życiu coś takiego, że pojawił się jakiś projekt, oni się zaangażowali, a potem się zawiedli. Czy zawiedli się na liderze tego projektu, czy zawiedli się na jakichś relacjach w grupie i po prostu się sparzyli i już się boją ponownie angażować. I moim zdaniem największym grzechem jest marnowanie potencjału i to jest coś, czego trzeba, i takie zniechęcanie ludzi to jest coś, czego trzeba unikać za wszelką cenę i wspierać ich w małych działaniach i pokazywać im, że jeśli chcą się w coś zaangażować, to jest to super, że już podjęli ten krok, wyszli z domu, coś zrobili, odważyli się i sieciować ludzi też, bo bardzo często może być tak, że ktoś siedzi w domu i myśli, a zrobiłabym coś, ale samej to mi tak głupio, a może trzy bloki dalej jest inna osoba, która też chciałaby wziąć udział w podobnym projekcie, tylko jeszcze tego nie wie. Trochę nam to ułatwia internet, ale to jednak nie jest wszystko, bo dalej mamy te bańki i możemy się gdzieś tam nie spotkać, więc wydaje mi się, to trochę jest odpowiedź bardziej o aktywizmie niż o polityce, ale aktywizm jest tak
istotną częścią mojego życia od tak dawna, że trudno mi nie patrzeć w jego kontekście jednak. Myślę, że takie tworzenie platform, sieciowanie, łączenie ludzi to jest też coś, czym się zajmuję w ramach Stowarzyszenia Spójnik, o czym wiesz, bo byłeś naszym gościem. Bardzo mi zależy na tym, żeby łączyć ze sobą ludzi, czasami trochę z różnych światów, czasami z aktywizmu, czasami z polityki, czasami jeszcze z innej bajki, bo wydaje mi się, że wśród ludzi, którym się chce, którzy chcą coś robić, często mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego, tylko jeszcze nie zawsze o tym wiemy. Nie wiem, czy ja ci odpowiedziałam na pytanie. Odpowiedziałam ci na pytanie? Okej. To ja powiem tak, że troszeczkę można powiedzieć, że winne jest to, że szkoła znów mamy, ten system nasz pruski i to, że przez wiele lat niestety, ale nie było czegoś takiego jak edukacja obywatelska. Młodzi ludzie nie chcą się wychylać, zwłaszcza tam na wsiach, bo mówię, w miasta zupełnie inaczej żyją, ale na wsiach młodzi ludzie nie chcą się wychylać, nie chcą się pokazywać, że coś chcą więcej, że coś ich więcej interesuje, bo zostaną obśmiani, bo to nie jest popularne. Ja myślę, że tutaj warto by było wprowadzić taki właśnie aktywizm do szkół przede wszystkim, od tego momentu. Ja mówię, że często ze Stowarzyszeniem Polska 2050 na przykład chodziliśmy zbierać śmieci po lasach. To zebraliśmy naprawdę dosyć dużo, bo niestety to jest też nasza plaga. I to były osoby, które przychodziły na to zbieranie śmieci, to były osoby w moim wieku. Ja pamiętam, że ja w szkole, myśmy chodzili normalnie, sprzątaliśmy wokół szkoły, sprzątaliśmy okolice. Nikt tam z rodziców nie protestował, że dziecko będzie musiało butelkę z rowu wyjąć, czy że będzie musiało. Dzisiaj jest problem taki, że jeżeli, zwłaszcza w wiejskich, mniejszych szkołach, że jeżeli się chce zorganizować taki spacer ekologiczny, no to od razu jest podnoszony. No a przecież moje dziecko nie będzie po pijakach zbierało butelek z rowu, a moje dziecko nie będzie sobie brudziło rąk albo ryzykowało, że się pokaleczy. A no, takie przynajmniej są podnoszone argumenty i no, to zabija aktywizm. Naprawdę to zabija aktywizm. Dlatego warto w szkołach już propagować, no i też warto propagować, że nasz kraj jest nasz wszystkich. Każdy skrawek ziemi należy do, jakby jest nasz wszystkich. Nie może być tak, że my uczymy się, że tylko to, co jest moje za ogrodzeniem, to jest moje, a reszta to jest niczyje i można tam śmiecić, można tam robić, co się nam żywnie podoba, nie trzeba działać jakby na tym terenie. Myślę, że to jest istota od przedszkola w zasadzie, od przedszkola, nauka tego właśnie wspólnoty działania. Ja dziękuję. Okej, okay. Jako socjolog to mnie zawsze bardzo ciekawi, więc rzucę dwa hasła. Jeden to jestem ze wsi, drugie przykład niezapominajek. Jedno to jest to, że niezapominajki. Grupa śpiewacza ode mnie z miejscowości, pań po 60, które przeszły na emeryturę, zaczęły śpiewać. I zrobiliśmy z nimi szaloną akcję nagrania Satisfaction, teledysku do tego. I był wielki strach, co ludzie powiedzą. I my boimy się w naszym społeczeństwie wyjście albo bycie pierwszym, dlatego na mnie często wołają wodzirej, bo ktoś musi wyjść, ktoś musi być pierwszym, ktoś musi dać przykład. My boimy się być, że będziemy tam sami. Już jest inaczej, gdy jesteśmy w marszu miliona serc. Wtedy możemy krzyczeć ze wszystkimi. Ale tak jak Jana Szostak, mało kto potrafi wyjść i krzyczeć. Bo co ludzie powiedzą? Z tym też musimy bardzo powalczyć. Drugie to nasza, to co my robimy, jestem ze wsi, walka z taką jakąś świadomością pańszczyźnianą. My ciągle jesteśmy społeczeństwem wiejskim, o mentalności bardzo chłopa pańszczyźnianego. I to trzeba otwarcie mówić, folwarcznym, i musimy myśleć, i myślimy niestety w ten sposób, boimy się, wstydzimy swojego pochodzenia bardzo często, gdy młodzi ludzie wyjeżdżają stąd, rzadko powiedzą, że są z Gorajca, że są z Dąbrówki albo z innej, a ja jestem tam spod, albo z Jarosławia, z Przemyśla,
boimy się tego. Trochę to próbowaliśmy zmienić taką akcją Jestem ze wsi, gdy w Warszawie nadaliśmy prawa wiejskie, gdy była akcja o słoikach. Trzeba też to mentalnie nad tym bardzo walczyć, że powinniśmy dumni być ze swoich małych ojczyzn, bo mieszkamy naprawdę w pięknej przestrzeni. Nasza kultura jest tak ciekawa, że wcale nie musimy się, minął na szczęście ten zachwyt i zachłyśnięcie się taką kulturą, popkulturą zachodnią. Coraz głębiej wchodzimy, uczymy się samoświadomości swojej, lokalnej i to jest dobre. Jeszcze spora droga przed nami i to są te takie rzeczy, które zauważam, dlaczego ludzie boją się angażować, nie wychodzą. Ja wierzę, że człowiek jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje innych i potrzebuje przykładów, liderów często, ale liderów społecznych. Że walczmy z liderstwem takim niestety, jak u nas jest bardzo często w samorządach, gdzie jest władca, pan, gdzie jest ten folwark, gdzie jest kastowość, gdzie ktoś, kto zostaje burmistrzem, radnym albo posłem, to już jest... Kłaniajcie się narody. Witamy pana posła. Pa, pa, pa. Witamy tam wiceprzewodniczącego rady. Mówiąc o kulturze. Sorry, ale żygam tym. Mam tego dość. Jestem radnym powiatowym. Zawsze proszę, żeby mnie nie czytali. Ale kurczę, nie wyczytali go. O, musiał podpaść. Więc to powinno się bardzo zmienić, moim zdaniem. Sorry za użycie trudnych i mocnych słów, ale w debacie publicznej czasem też trzeba powiedzieć mocno dość. I powiedzmy dość też 15 października przeciwko kastowości. Dziękuję panu radnemu Piotrowskiemu za ten... że nie mogę... Często bezradnemu. Mikrofon włączony, działa lepiej. Raz, dwa, trzy. Okej. Dziękuję wam za fascynującą debatę. Myślę, że to, że wy wytrwaliście tak długo i jak państwo wytrwali tak długo, pokazuje, że rozmawialiśmy o ciekawych i ważnych rzeczach i że padły tutaj ważne słowa. Wydaje mi się, że przemyska publiczność i przemyskie kandydatki i kandydaci to jest najwytrwalsi, zarówno osoby debatujące, jak i publiczność. Więc gratulacje dla państwa. Ja na koniec chciałbym małe ogłoszenie. Drobne, strona wybór23.pl, tam można się dopisać do sztabów, ale można też pewnie spotkać te osoby, które działają w sztabach lokalnych, które będą się mobilizowały przez najbliższe 14 dni do działań profrekwencyjnych. Więc chcecie państwo dołączyć, to zapraszam. A druga rzecz jest taka, że tutaj chyba mam ogłoszenie od państwa, że trzeba zorganizować debaty o edukacji, debaty o regionie, jako regionie pogranicza, więc też zachęcam aktywistów, aktywistki, którzy tutaj są, prowadzą działania lokalnie, do wzięcia sprawy w swoje ręce i może powtórzenia tej debaty. Akcja Demokracja też chętnie ją wesprze, jeśli byłaby taka chęć i potrzeba z waszej strony. Myślę, że w tym samym składzie będzie ciekawie, ale możecie też państwo kogoś doprosić, na przykład z Paktu Senackiego lub z jakichś innych środowisk. Ja ze swojej strony dziękuję. Dziękuję Komitetowi Obrony Demokracji, dziękuję Darkowi za zorganizowanie tego wszystkiego i było super. I głosujemy 15 października. Myślę, że po tej debacie część z państwa na pewno ma na kogo głosować, więc dzięki wielkie. My dziękujemy, na pewno to połączone z naszej strony. Po pierwsze, że zwróciliście uwagę nie tylko na główny nurt i na liderów, tylko daliście dojść do głosu nam. Po drugie, że zrobiliście to nie w centrum informatycznym, czyli w Rzeszowie, tylko wyszliście do nas, do Przemyśla i to jest przełamanie barier. Takich debat powinno się odbywać lokalnie. Nie wszystko musi się dziać w centrach. Także ja dziękuję za to, że Przemyśl i że nie tylko jedynki. To zasługa też lokalnych aktywistów tutaj, którzy zwrócili się też do nas jako Akcji Demokracji i bardzo cieszę się, że to razem zrobiliśmy z Podkarpackim Kodem i obywatelami też. Wiem, że tutaj też byli na pokładzie. Dziękujemy bardzo i może zapraszamy na kolejną debatę na drugą stronę naszego okręgu, żeby teraz Przemyśl miał gorzej z dojazdem, żeby było sprawiedliwie. To
Dziękujemy również Państwu przed telewizorami, przed smartfonami i przed komputerami i zapraszamy do integrowania się. A nam pomóżcie i udostępnijcie tę debatę dalej. Teraz Wy jesteście ambasadorami naszych wspólnych rozmów i tego podejścia i niech ta dyskusja jeszcze pokrąży poza, bo ona zostaje w sieci. Więc teraz każdy z Was ma za zadanie przekazać to dalej, niech idzie w świat, prawda? No zdecydowanie niech idzie w świat, tak. Zachęcamy do tego. Udostępniamy, lajkujemy, komentujemy. Dziękujemy.